Halo, dzień dobry. Czemu czarny ekran mnie wita? Nie, przywitać bym się chciał. Nie wiem, czy to duża różnica. Dzień dobry, cześć. Disney Interactive Studios. Loga nam się pokazują. Po co te loga się pokazują? Ja naprawdę nie wiem. Jasne, rozumiem, że to wszystko musi być na początku każdej gry. Kto dokładnie jasne na tym stoi? Tylko, że właśnie, pojawia się to wszystko. Zaraz przechodzi znowu w ciemność. Zaraz znowu przechodzi w biel. Jak tylko zechce? Jak tylko... Okej, no właśnie, przechodzi w coś takiego i znowu lecą te wszystkie loga ponownie. Tylko tym razem już, przechodząc od razu w bardzo ładne intro. Tak myślę przynajmniej. Jak zawsze te intro były ładne w tych grach, były naprawdę piękne. Więc może tym razem też nas to nie zawiedzie. Bo widziałem zaledwie pierwsze jego sekundy. Więc nie wiem, jak to będzie wyglądało. Takie troszeczkę mało FPS-ów intro. I mało sekund intro? Mamy tu w ogóle jakieś intro, czy tylko taka wstawka ze logami różnymi twórców? Okej, zaczyna się faktyczna rzecz. I po raz pierwszy od drugiej części, tak mieliśmy w jedynce jeden kawałek, w dwójce drugi kawałek. I potem te simple and clean było co jedną część po prostu w kółko powtarzane. Dostajemy je ponownie, ale przynajmniej w nowej, zremiksowanej formie. Jestem ciekaw, jak bardzo się z tym postarali. Już muzyka pokazuje, że faktycznie się z tym postarali, bo miliard razy bardziej podoba mi się ta wersja. Jestem ciekaw, jakby pasowała do pierwszej części, gdyby od samego początku, a w tamtej grze coś takiego było, zamiast no tego innego dziwnego remiksu, którego największym fanem nie byłem. Okej. Te CGI-owe scenki. To jest najwyższa klasa. I jestem pod wrażeniem, że do takiej małej, krótkiej mini gry, demo gry, beta gry, czymkolwiek ta gra jest, prequelem, sequelem, zarazem, betą, alfą, grand mą, wszystko ta gra tak naprawdę robi i tak naprawdę nic, więc nie wiem za bardzo co. Ale Square lubi takie fajne demka wrzucać. Final Fantasy XV, pamiętam, też kilka lat przed premierą dostało coś na styl alternatywnego dema gry, tak? Które zostało stworzone pod to, żeby mniej więcej zaprezentować, co robią, ale zarazem zebrać od graczy feedback, co mogą poprawić i tak faktycznie, nie tylko beta, która służy tylko i wyłącznie dla marketingu, a faktycznie służy twórcom, aby zebrać opinię od graczy i wiedzieć mniej więcej, jak budować samą grę. Co prawda, mieli na to ile lat? Dwa? Dokładnie dwa lata przed premierą trójki wyszła ta wersja, więc trochę czasu na to mieli, szczególnie, że Kingdom Hearts 3 nie jest w produkcji od tak bardzo dawna, tak jest zapowiadane od lat wielu. Można domyśleć się, że powstanie oczywiście odkąd dwójka wyszła, lat temu 15. Ale pewne przygotowania oczywiście, pewne lekkie prace były przez długi czas prowadzone nad tą grą. Jednak właśnie zaledwie kilka lat temu tak pełną parą zaczęli tą grę tworzyć. Możliwe, że po wydaniu Final Fantasy XV skupili się tak mocno na Kingdom Hearts 3 dopiero. I mam nadzieję, że po wydaniu Kingdom Hearts 3 w końcu skupią się nareszcie na tym remake'u Final Fantasy VII. Bo nie mogę się doczekać niesamowicie, jako zarazem ogromny fan tamtej gry, ale przy tym ktoś, kto jej nie do końca lubi, więc taki remake wydaje mi się idealny, który przenosi te rzeczy, które uwielbiam, ale sprawia, usuwa te rzeczy, których nie lubię w tamtej grze, tak? Bo Final Fantasy VII to dla mnie przede wszystkim klimat niesamowity. Nie ma dla mnie wielu tak bardzo klimatycznych gier jak siódemka. I tutaj pod tym względem jestem w stanie powiedzieć, że to dla mnie top 5 gra, w jakie kiedykolwiek grałem. Od strony czysto klimatu. To jest gra niesamowita, ale to nie Final Fantasy VII, jednak właśnie. Mniej więcej ta sama ekipa tworzy te gry. I wydaje mi się, że taki jest właśnie priorytet. Final Fantasy XV, Kingdom Hearts 3 i teraz FF7 Remake. Tak mi się wydaje, więc czekam mocno na to. Nie tak mocno jak na Kingdom Hearts 3, które nadchodzi już za kilka dni. A to jest właśnie
ostatnia tutaj wizyta w tym świecie przed właśnie trójką, z wyjątkiem może VR-owego. Na razie mamy przed sobą, no właśnie co takiego? Kontynuację bezpośrednią wydarzeń z Birth by Sleep, ale zarazem coś, co jest nazywane takim prologiem Kingdom Hearts 3, mimo tego jak ogromny czas w świecie gry dzieli wydarzenia z Birth by Sleep, a właśnie tutejsze. Jednak, no właśnie Aqua jest postacią, która ma za sobą całą tą historię z Birth by Sleep i tak jakby przenosi to wszystko z tamtej gry do trójki. Bo ile lat minęło? Z 10 od wydarzeń z Birth by Sleep do Kingdom Hearts 3, czyli nie tak niesamowicie dużo. Więc Fragmentary Passage to coś, co mieliśmy też już jako epilog jakby tamtej gry i trochę dostajemy powtórkę i kontynuację tego, czyli podróż Aqua po ciemności z wsparciem Miku, który tutaj dołączy, żeby... Właściwie nie wiem, co robić, ale tak mi się wydaje, sądząc po pudełku gry, po tym wszystkim, co wiem o niej, czyli niedużo. Ale na pudełku tak mamy Kingdom Hearts 02 i jest Aqua i Miku, więc to tak, nie wiem, dosyć wyraźna sugestia, jak dla mnie się wydaje. Kingdom Hearts zawsze celowały w 25 jakieś godzin rozgrywki. Może z wyjątkiem Drip Drop Distance, które miało tych godzin jakieś 10 bardziej faktycznego kontentu w porównaniu z resztą, która no była dużo większa. Jednak tutaj dostajemy sobie grę, która trwa godzin 2, więc ja tu po prostu już zacząłbym w tym menu siedzieć przez 30 minut, przygotowywać się, tak gadać jakieś głupoty i potem przez 90 minut bym grę skończył i to tak głupio by troszeczkę wyglądało, więc może zacznijmy. Więc Aqua, Miku i prawie na pewno Terra i Ventus będą tutaj pełnili bardzo ważną rolę. Kto jeszcze? Nie wiem kto jeszcze, jednak na pewno ktoś jeszcze tutaj zawita. Czy jakoś tak faktycznie fizycznie zawita, czy mentalnie, metafizycznie zawita, nie wiem. Zaczynamy od Keyblade'owej wojny. To trochę nie fajnie, bo o tych wydarzeniach cały czas wiemy bardzo mało i nie sądzę, żeby ta gra coś o nich mówiła i wydaje mi się, że... The great battle with Xehanort is almost upon us. X może tego dotyczyć. As you know, we must take action to keep the seven pure lights safe. And thus we must hasten to assemble the seven guardians of light. It is time to return to our world the three Keyblade wielders we lost over a decade ago. Ventus, Terra and Aqua must be saved from their sad end, for they have more to achieve. Following their first battle with Xehanort, Ventus's heart refused to awaken, and so Aqua found a safe location to conceal him. But when she set off in search of her other missing friend, Terra, she fell to a place from which there is no return without outside help. I saw her in the realm of darkness. Znowu? Ale dlaczego? Czy ja chcę to oglądać? Tak nie za bardzo chcę to oglądać, bo wydaje mi się to dokładnie to samo, a tamto intro w sobie było bardzo krótkie, więc... Sorry, ale ja to pominę. Jak będzie coś ważnego, to potem odminę. Dream Drop Distance to była pierwsza gra z serii, która miała przydługie loadingi. I naprawdę irytująco długie. Więc mam nadzieję, że tutaj się to nie powtórzy. Could it be? Jednak co ma tu miejsce? To pierwsza gra z serii, która działa w takim tragicznym framerate, który nawet nie wydaje się trzymać 30. Oj, to będzie ciężkie, gdy wyjdzie ta trójka. Oj, to będzie niesamowicie trudne. Po tylu odsłonach we płynniutkich 60 klatkach dostaniemy Kingdom Hearts 3, które, wnioskując przynajmniej po tym, chyba rozumiem. O Jezu, nie. Ja muszę sobie teraz szybko wygooglować, bo... O Jezu, czemu Kingdom Hearts nie wychodzą trzecie na PC-te? Ja umrę. Jedynie Xbox One X działa w 60 klatkach.
To boli. I się hype train wielki wykoleił trochę. Bo to nawet nie działa w 30 klatkach. I to mnie trochę boli. Po tak płynniutkich poprzednich częściach. Na to się patrzeć po prostu trochę nie da. Ja rozumiem to wszystko. Ale wszystkie poprzednie części działały w perfekcyjnych 60. To działa w 25. To będzie tak wyglądało granie w tą grę, ale ja nie potrafię, moje oczy bolą po prostu, jak patrzę tylko na to. Cóż... Why is Cinderella's world here? Dlaczego? In 30 byłbym w stanie znieść nawet. A to nie jest 30. To jest mało, to jest bardzo mało. A blokować możesz, rozumiem. Rozumiem, że trójka będzie lepiej zoptymalizowana niż to. Znaczy... Tak bym się spodziewał troszeczkę. Ale... To działa tragicznie. Mam jakąś magię? Nie mam żadnej magii. No ja rozumiem, że mogę sobie kamerę blokować na przeciwnikach. W porządku. Znaczy nie wiem, czy tak w porządku, ale spoko. Damy radę. Użyj. Nie, ja rozumiem, prosty heartlessi, nie musicie naprawdę. There's no time in the realm of darkness. I walk on and on without end. Ale te 15 klatek na sekundę mnie wyklucza. In the realm of light, do days or years pass. Nie mam problemu z graniem w gry w 30. I know. Naprawdę. Something has started to go wrong. I must hurry. Ale granie w 15 klatkach na sekundę takich skaczących? To dla mnie duży problem. To jest serio, najgorzej zoptymalizowana gra na PlayStation 4, jaką grałem. Nie wierzę w to. Co się dzieje? Nie chcę, żeby to były dwie godziny ciągłego narzekania na to, że ta gra działa w 15 FPS-ach, ale... Ale 15 to... 15 to... 15 to trochę mało, jak dla mnie. Tak bardzo boleśnie mało. Mamy itemy, ja rozumiem. Po prostu to wszystko. Ale gameplay... Skacze, scenki skaczą. In a long time. Something about this place. It looks like worse things are stirring. Ale kiedy to się dzieje tak naprawdę? Ciekawe jest, że Mickey o tym wszystkim mniej więcej opowiada dla reszty. I... Zapowiada się cały czas świetnie wszystko na temat trójki, tak? Że mamy tą siódemkę świateł kontra 13 ciemności. Wielka druga wojna Keyblade'owa światowa nadchodzi w trzeciej części. Ale jeśli ta wojna będzie w 15 FPS-ach, to ja nie wiem, czy ja tej wojny chcę. O. To naprawdę nie jest problem w tym, że to jest 30. Problem jest w tym, że to nie jest 30. Problem jest w tym, że to jest 15 klatek na sekundę i to tak... Tak ja... Ja tak... Nie... Ja tak nie za bardzo mogę. I do tego 30-minutowe ekrany ładowania. Hurej. I took it for granted. I thought I had nothing in life to lose. Nawet flashbacki są w 15 FPS-ach. Znaczy 25, okej. O co chodzi?
Here too. Everyone in this world thought that they were safe. Not just the people, but the dog waiting for his owner. The cat curled up in her nook. So much life. Trees and flowers. There's no deeper sadness than discovering all that you knew was gone. The grief in this place is too much to fathom. That's enough. I can't keep on wishing for the past. Nie będę robił misji pobocznych, sorki. I nie chcę, żeby moja Aqua chodziła z kocimi uszkami, sorki. Nie chcę. Piękne logo po prostu, na najwyższym poziomie, do którego Kingdom Hearts nas seria gier przyzwyczaiła. Ta ładna animacja, te fajna czcionka dobrana, ta stylowość do tego wszystkiego. No najwyższa klasa po prostu i z części na część robi się to po prostu coraz lepsze. To by było ciekawe, jakbyśmy mieli zegar z 13 godzinami, tak? Albo jakby się zatrzymało na 13, na pierwszej. Bo 13 i 7 to takie dwie liczby. I 3, które w serii są regularnie. Regularnie przez te gry się przewijają. The rogue collapsed when the clock advanced. If only I made it in time. But there is no time in this place, only the clock. Tja, rozumiem, co mi mówicie. Mogę to przewinąć? Mogę. Nie wiem, czy mogę i czy nic nie stracę na tym. Okej. Troszkę do tyłu. I knew it. Jeśli prezentujecie mi w taki sposób nową mechanikę gry, okej. Ale lepiej by było, jakbyście przedstawili mi to w czasie, gdy gram w grę. Jakieś, ale... No, będę szukał. Tak mi się wydaje. Nie mamy tutaj flow motion, do którego się trochę przyzwyczaiłem. To dobrze, bo nie był to najbardziej udany system. W sensie, że jest to świetny system, który w tamtej grze nie był najbardziej udany. Spodziewam się, że w trójce go już dopracują i coś fajnego z nim będzie. Ale czy wszystkie takie zegarkowe mechanizmy będziemy widzieli na... A mam was gdzieś, koledzy. A was, takie zegarkowe mechanizmy wszystkie będą na cutscenkach nam pokazane, czy... Rozumiem. Ale nie wiem, czy chcę zapisywać. 5 takich mam znaleźć, poważni wy jesteście? Myślałem, że tu na szczycie jeden będzie. Ale nie. Czy jednak po prostu uderzymy w to mieczem i na animacji w świecie gry jakby, a nie na scence. Zobaczymy, jak to wszystko się rozgrywa. Mamy typowy dla dzisiejszych gier system autobiegania, który czasami lubię, czasami nienawidzę, naprawdę. Assassin's Creed robią go niesamowicie dobrze, ale wiele gier robi go po prostu nie tak dobrze jak Assassiny. Przez co sprawia, że nie jestem jego największym fanem, mimo tego, że sam w sobie system potrafi być cudowny, gdy jest zrobiony dobrze. Po prostu podwójne skoki jak w... Zaraz, co? Nie jestem pewny. Bo nie mogę tego... Mogę... Dobra, wcześniej nie chciało działać. Ale sugerujecie mi, żebym gdzie się udał? Żebym się cofnął po prostu? Nie mogę... Jestem tak ograniczony, gdy biegam po tym. Pozwala mi ta gra na przykład wskoczyć tutaj i skoczyć do góry, ale jest to najbardziej maksymalnie nieintuicyjny i nieprzyjemny system do faktycznie
grania. To akurat jest fajne, że mogę tutaj po tych budynkach sobie bardzo ładnie skakać i nie ma jakichś niewidzialnych ścian ani nic w tym stylu i mamy już tutaj typową wielką, powiedzmy, jak na standardy Kingdom Heartsowe JRPG-ową mapkę, tak? Lekko otwartą. Powiedziałem finalową mapkę. Jeśli nie, to miałem powiedzieć. Dobra, miksturki, które w sumie raczej mi się nie przydadzą na nic. Mogę tam od razu dolecieć? Sobie mogę. Więc jest więcej, powiedzmy, niż jedna tylko droga dalej. Trochę się zgubiłem. Tak trochę lekko. Co mi tutaj wskazujecie? No coś tu jest, ale nie wiem, co tu jest. Świecą się te miejsca, których chcę użyć bardzo ładnie. Więc powinny być do wypatrzenia, raczej jest daleka. Tylko zastanawiam się, czy chciałbym się udać w tym kierunku. Nie mam za bardzo umiejętności ciekawych. Mamy pasek szybkiego używania. To jest miłe. Ale w Birth by Sleep były te fajne dasze, które dawały nam fajną umiejętność poruszania się do przodu. Tak? Dasz, ale taki ogromny dasz. Na 5 metrów do przodu wyskakiwać nam pozwalający. Więc też by było fajnie, co wy mi mówicie? Nie wiem właściwie, co ta scenka miała pokazać. Wiem, gdzie są dwa takie mechanizmy. Trzeci wydaje mi się też może widzieliśmy wcześniej, może nie. Czy są tu levele, czy nie? Śmiga. No właśnie, wydaje mi się, że w pierwsze byłoby lepiej, gdybyśmy też uderzyli w taki sposób i dopiero później by się scenka po tym, jak uderzamy, odpaliła. A nie, że cała ta akcja była na cutscence. Rozumiem, że miało to formę tutorialową lekko, ale jak dla mnie dużo bardziej takie rozwiązanie działa spoko. Nie mogę się, cofnąć na poprzednią stronę. Shotloki wracają, przytrzymaj R1. W porządku, był to spoko system, jeden z moich mniej lubianych z tamtej części. Jednak w porządku, nie mam tu komend, ale w takiej małej grze jest to zrozumiałe, bo no jest to system, który pasuje do właśnie większej gry, gdy ma się czas na to, aby te komendy zbierać, rozwijać, łączyć i tak dalej. W dwugodzinnym takim małym doświadczeniu growym demie, by to za bardzo kompletnie nie działało, więc spoko. Plus w trójce, jak rozumiem, wraca system atak, magia, itemy i co było czwarte zawsze? Obrona? Wydaje mi się, że wiedziałem, gdzie jest czwarte, ale nie wiem, gdzie jest czwarte, a powinienem wiedzieć, gdzie jest czwarte, ale nie wiem, gdzie jest czwarte. Mogę się łapać za krawędzie? Mogę, dobra, tylko wszystko w tej grze jest tak szalenie, ale nie za wszystkie. Jakby nieresponsywne, ale ciężko, żeby cokolwiek było responsywne, gdy działa w 15 klatkach na sekundę i jeszcze skacze, więc gubi moje wciśnięcia klawiszy za sprawą tego. Czemu nie automatycznie ustawiasz się na tym? Skoro mam tutaj ten system, że łapiemy się za pewne punkty, no taki szczyt budynku wydaje mi się, kurczę, dobrym punktem do tego. Już mi to... Czemu? Rozumiem, że mi wskazujesz, co mam robić w razie, jakbym się zgubił. Co trochę ma miejsce, tak? Ale... Spoko. Już, wystarczy. Fajne komboski. Ale... Jest to nic w porównaniu z tym, co robiliśmy w Birth by Sleep, oczywiście. Które pozwalało na nieco lepsze komboski. Niż tylko w kółko jeden. Ten sam. Cały most wraca. Zabierając się za tą grę, nie wiedziałem za bardzo, za co się zabieram. Myślałem, że jest to w pełni dopracowana, taka pełnoprawna część Kingdom Heartsów, która trwa 2 godziny, ale tyle. A dostajemy faktycznie
demo, tak? Demo silnika, demo jakby gry we fazie wczesnej alfa. I... gdybym wiedział o tym wcześniej, miałbym inne oczekiwania. A teraz po prostu wydaje mi się to absolutnie niegrywalne przez to, w jakiej postaci to dostajemy. Bo to sprawia całkowicie wrażenie tylko i wyłącznie tego, że jest tutaj demem technologicznym, wersją wczesną czy czymś w tym stylu, a nie faktyczną grą. Wiecie, wszystko jest niby na swoim miejscu, ale dopracowania w tym nie ma za grosz. 20 niech będzie, to raczej ładuje się całkiem szybko. A teraz możemy spróbować przynajmniej zatanderkować to wszystko. Chociaż tanderki jak na razie mamy stosunkowo zadające małe obrażenia. Tandadża? Zaraz, co? Okej. Ciekawy system. Nie wiem do końca... Tak, system z Bear Voice właśnie, że robimy kombosy cały czas, aż potem możemy zrobić coś... Mogę? Serio? Ładuje nam się jakiś pasek i ten pasek zamieniamy na finishera. Oczywiście 30 minut ładowania. Oczywiście nie da się pominąć tego, mimo że w poprzedniej części dało się pominąć tą scenkę przed każdą walką. Co ja właśnie gram? Mam skakać nad... Co ja właśnie gram? Ile jest maksem? 28. Niech będzie. To jest świetny system. Bardzo mi się podoba. I wizualnie... Trochę zabrakło. I te fajne małe quick time eventy, aby robić te krytyczne ataki. Rozwija to co było wcześniej, ale robi to bardzo, bardzo fajnie. Więc robię tandagi i teraz mogę finisherować tandadże. Fajne. Bo mamy tutaj niby system z Kingdom Hearts 1, ale z tymi finisherami z Bear by Sleep, więc jak najbardziej coś na wielki, wielki plus. Już się wyleczę, niech wam będzie. Poczekam sobie na co. Mamy trzy paski jakby naładowane. I Spellweaver, o tak. O nie? Aha, faktycznie, więc to się nie zmieniło. I te transformacje, przechodzenie w wyższe poziomy, w drive listy, w cokolwiek, jak to tam się nazywało, cały czas ma miejsce. Tego się spodziewałem po tym, jak powiedzieli mi, że Spellweaver robię. O, mimo że pojawiło się to chwilę późno. To wygląda ładnie. Animacja tych Heartlessów jest całkiem płynna i ładna. Frame rate za to wręcz przeciwnie. Użyję sobie tej drugiej potki. Mam nadzieję, że nie zaboli mnie to później, gdy dojdziemy do jakiegoś bardziej problematycznego momentu. Fokus się bardzo powoli ładuje. Ja zbieram, regeneruję sobie jakieś życie. Nie jestem pewny jak. Prawie transformacja jest gotowa. Jest transformacja gotowa. I teraz płynnie powinniśmy być w stanie zginąć. Dokładnie. Robimy to, dobra. Bonusy. Ale czy przy tym również levele w tej grze są? To była, zakładam, konieczna walka. Muszę szybko gardło sobie skillować. Not even memories are safe from the darkness. Więc to jest takie niedopracowane demo alfa. What I wouldn't give to really turn back time. Jest kanoniczne dla serii gier. Jest to fabularnie bardzo ważna część. Stars with my best friends. Doing it again. Aqua. It can't be. What are you doing here? You should be in the realm of light. Oh no. Did you not make it out? Don't tell me. Has the realm of light...
Why won't you say anything to me? So what are you? A memory among these shadows? Are you here to try and tell me not to lose heart? The world keeps our thoughts alive. But where do the people who lived here go once the world was taken away? At least they're not here, so they haven't fallen to darkness. I'll take what solace I can from that. Uwielbiam postać Aquę i tą muzykę, która tutaj grała. Jest to jeden z moich ulubionych kawałków z całej serii. A zarazem daje to wszystko wrażenie, jakby było czymś w stylu another world that was lost to the darkness. Super Mario 64 in Unreal Engine 4 demo, coś takiego, czy z Ocarina of Time Unreal Engine 3 beta demo, coś. Kingdom Hearts in Unreal Engine 4 fanowskie, tak dla zabawy zrobione sobie. What did you come here to tell me? I know I promised to wake you up. I'm sorry. But I have to find a way home before I can help you. I just want you to know that it's been you that keeps my heart strong, keeps the dark away. It's a mirror. What? 30 minut ładowania. To miejsce jest bardzo fajne. Those mirrors, maybe they're a clue. Co za piękne logo, co za cudowny gradient. Idealna czcionka, ten styl, ta gracja, ten framerate. Wow. To tło jest naprawdę śliczne. Prawie. Mam za to. Nie będę zapisywał, nie będziecie mi mówić, co mam robić. A to jest trochę denerwujące. Znaczy, nie wiem, jest okej. I nie jest to coś, na co mogę narzekać, ale też... Który mamy poziom? O, pokażcie mi. 51, a to akurat szanuję, że tak zrobili i że zaczynamy z takim ogromnym, chociaż w praktyce nasze statystyki są równie dobrze takie, jakbyśmy mieli poziom pierwszy. Znaczy niekoniecznie może, zobaczymy, jakie będą różnice między na przykład 51 i drugim. Nie mam pojęcia co... nawet nie będę sprawdzał, naprawdę. Chociaż może są jakieś fajne. Może jednak nie. Może jednak nie chcę wiedzieć, jakie są te przebrania. Nie. Nie będziecie mi takich rzeczy z Akuro. Co? To wygląda w porządku. Mimo wszystko zostanę za klasycznym wyglądem sobie.
nie ładuje nam to od razu do pełna, tylko musimy chwilę stanąć, żeby wyładowało nam do pełna, co jest okej, ale wydaje mi się, że minimalnie szybciej mógłby się to regenerować, ale jest to na pewno fajna rzecz. Co jest bardzo fajną rzeczą, to ten motyw luster. Motyw czasu był dziwacznie zrobiony. Znaczy, fajny, że cofnij czas, żeby most się naprawił, bo tutaj w świecie ciemności czas działa inaczej. Problem tego... Mogę? To, że musieliśmy po prostu złapać sobie 5 rzeczy na tym świecie, tak biegając w kółko. Co nie jest jakąś ciekawą rzeczą. A więc, albo mogę biec cały czas do przodu. I faktycznie o to chodzi. Może była to jakaś sztuczka, że biegaj w kółko, czy coś takiego. Czy cofnij się tutaj, skręć tutaj, tu przejdź tyłem, żeby tą zagadkę rozwiązać. Tak teraz patrząc, to nie mam pojęcia już. Wydaje się, jakbym biegał w kółko, ale... Mimo, że robię w kółko to samo, to cały czas gra sugeruje, że robię to dobrze, dając mi ciągle podpowiedzi. Chyba, że jednak jest to jakaś zagadka w tym, a robi to dla zmyłki. Takie coś to ja jak najbardziej bym uszanował. Ja szanuję 15 FPS-ów, ale nic z tym nie zrobię. Mogę się modlić o to, że wygram w lotka, czy dostanę z nieba $1,000,000 i kupię sobie Xbox One X przed premierą trójki, co się niestety nie stanie. Trochę boli. Bardzo boli! Bo czekam na tą grę jak na żadną inną, a dochodzi do mnie świadomość, że to będzie płynne 30 klatek, ale wciąż. Po tylu grach, które przyzwyczaiły mnie do tej perfekcyjnej płynności, może być to... Zaczyna się to faktycznie powtarzać. Ale co w takim razie chcielibyście ode mnie? Nie wskoczy chyba gdzieś. Rozwalenie lustra to faktycznie brzmi jak coś nawet trochę ciekawego. Czy użycie jakiegoś interesującego czaru. W którymś po prostu momencie zawrócenie. No bo nie mam mowy, że chodzi o to, abym rozwalił wszystkich przeciwników. Po prostu miałem w pewnym momencie... Nie, to jest tylko skrzynka. Już ją sobie otworzę. Nie, żeby mi zależało na zawartości, jak kiedykolwiek w tych grach. Nie wiem, czy kiedyś jakieś wartościowe rzeczy były w skrzynkach w tej serii. Może nie. Nie przypominam sobie. Od czasu do czasu jakieś ruchy, ale to wciąż. 1% tych skrzynek zaledwie takie miał. No właśnie, tylko że co? To niebo, czy... Aha, dobra, spojrzę na drugim monitorze, bo na jednym mam całkowitą ciemność tutaj, a na drugim widzę, że po prostu jest to sufit. I wy też widzicie, że jest to sufit, a ja tak widzę i patrzę całkowitą ciemność i nic poza tym. No biegam w kółko. I właśnie tak... Wygląda na to, że jest to jakaś zagadka. Ale nie wiem, jaka to może być zagadka. Raczej nie rozwalenie losowej ściany. I raczej nie rozwalenie przeciwników. Mogę to zrobić. Albo właśnie... kontratakując, żywią przeciwnika. Minimalnie sprytnie. Próbowałem w to czarować. Nie wiem, jakim prawem skupienie się na tym mogłoby zadziałać. To jest miejsce... No tu nic nie znajdę przecież. Poza skrzynką. Biegam niesamowicie w kółko. I naprawdę nie wiem, co miałbym tu kombinować.
bo nie mam tutaj za dużo umiejętności. Tego tu wcześniej nie było. Może było? A to nie będzie tylko powrót? Czy chodziło wam tylko o zabicie tych dwóch przeciwników, czy o co? 30. Nie powiecie mi, że chodziło o to, żeby dwóch przeciwników rozwalić i... To była cała zagadka. Bo to trochę głupie. Is this what it means to face your demons? Odwrócenie się w pewnym momencie jest równie głupie, więc... Więc nie wiem. Only your heart is hollow enough to be a demon's. That's not true. My heart is strong. I'll prove it. Jezu. Jezu, ile klatek ma ten twój atak? Z 3? Jaka sztuczka, faktycznie mi w mózgu miesza. Co za łączenie elementów gry z historią, z walką, z tym, co tutaj się dzieje fabularnie. Co ta gra robi, to ja naprawdę nie wiem, ale to są mocarne rzeczy. Odbij to, znaczy zablokuj to chociaż. Jesteś gdzieś? Jesteś tu. Zrobić coś takiego, nawet jeśli tylko po to, aby skorzystać z tej fajnej minigierki. Nie wiem, o co mnie proszą w tym czasie. Co robię, to próbuję nacisnąć. O, teraz próbuję uniknąć tego, ale ciężko się robi uniki w 5 FPS-ach. Jesteś gdzieś? Czemu ci to w ogóle życie nic nie zabiera? Zregenerowałaś się kiedyś, czy coś się stało? Dobra. Znikaj, ja. Jaki pasek zdrowia mam ogromny w ogóle, tak od początku miałem? Terra, Ven, and now my own phantom. What could it all mean? Te loadingi mnie mordują. Za sprawą tego, jak przyzwyczaiły mnie te gry do idealnego działania. Bez ekranów ładowania, we płynniutkich 60 klatkach. Bez ani jednego frame dropa przez wszystkie te gry. O, lustereczka, powiedzcie przecie. Sporo was jest tutaj. Czy wszystkie wyglądają tak samo? Zacznijmy od... Znaczy stąd przyszedłem, więc nie będę może sprawdzał, co tam się znajduje. Wyleczmy się do pełna, co chwilę zajmuje. I zacznijmy po kolei. Mam przez te każde lustro przebiegać. Mam nadzieję, że nie będzie każde wyglądało w taki sposób, że dostajemy schody. Nie, ale będzie każde wyglądało w taki sposób, że dostajemy sobie walkę. Cieszy taka rzecz mała, że zestaw naszych czarów, level, na którym zaczynamy, już faktycznie jesteśmy mocni. I mamy to tak ładnie pokazane. I to, że mamy tutaj tą furadżę na przykład. Świetnie wykorzystałem tą furadżę. Ale też jest spoko. 800 expa za nich dostajemy. Ładna rzecz nawet. Że nie zaczynamy od tego pierwszego levela, nie walczymy z pierwszolevelowymi przeciwnikami, a jest to świat ciemności. Aqua ma doświadczenie ogromne. Była tu od lat. Chociaż czas płynie tutaj inaczej. Więc to ile ona tutaj była, a ile ona tutaj była, to są dwie różne ilości czasu. Obu tych ilości nie do końca znamy. Znaczy 10 lat między 1 a 3, tak? Ale... Znaczy między Birth by Sleep a 3 bardziej. Pomiędzy 1 a 3 to trochę ponad rok, myślę. Wnioskując przynajmniej po tym, jak postacie wyglądały w tych grach. Ale to tyle? Nie wiem, no nie będę rozwalał tych wazoników głupich. Mamy to raczej co eksplorować. Znaczy jest co eksplorować, bo tych mamy 50 misji pobocznych, ale naprawdę ja nie mam ochoty za bardzo za nie się zabierać. Mam takie minimalne wrażenie, że kawałek, który tutaj leci, to lekko, znaczy bardzo mocno odmieniona wersja właśnie motywu Aqua. Mimikowe piekło czy coś innego. Na razie przejdę się do przodu.
Zobaczę, co mnie czeka. Mam nadzieję, że... Aha. No tutaj dostajemy otwarte skrzynki. Dobra. Ładnie, to było bardzo ładne. Takie elementy, takie momenty bardziej. Takie proste, ale jednak hej, fajne to było, zagadki logiczne z gier. A to hej, fajne było. Więc lustereczko zbite, oznacza, że mamy to zrobione. To jest ciekawa sala. Jedyny moment, który widziałem z tej gry, to z 10 sekund gameplayu z tego pokoju. Więc wiem mniej więcej, co nas tutaj czeka. O, czyli... Hej, zawalcz sobie z przeciwnikami. Może nie tutaj, no wszystko jest tutaj całkiem podobne. Tak myślisz? Skąd taki pomysł? No jest tu motyw odbić bardzo ważny. Więc raczej po nim bym wnioskował, co mamy robić. Okej, a mogę ją otworzyć? Nie mogę jej otworzyć. Mogę za to po rozwaleniu kolumny przejść w odwrotną rzeczywistość i biegać nawet po suficie faktycznie przy tym. Tego się nie spodziewałem. W poprzednich częściach otwierało się to X-em, w poprzednich trójkątem, w poprzednich jeszcze wcześniej X-em i to tak zmieniają ciągle. Czemu? Nie wiem, gdzie jest mój cel. Więc na razie spróbuję mniej więcej w tamtą stronę biec. Albo po prostu od punktu, który widzę ciekawy, do kolejnego punktu, który się świeci. Mówiąc mi, rób to i to. Taki trochę klimat Birth by Sleepowy muzycznie. Mój główny cel jest chyba tam. Coś jeszcze jest właśnie tam. Użyłem już tego, tak? Więc na razie spokojnie chodźmy w tymże kierunku. Nie widzę żadnej logiki za bardzo w tym, poza tym, że idź przed siebie za wysypanymi tutaj ziarenkami chleba i może coś znajdziesz. I może coś znalazłem. 30. Ciekawe, czemu ma oczy takie jasne i żywe. Ciemna aqua. Zła aqua. Weź mnie za... Albo nie zabijaj w sumie. Albo za... Albo nie wiem. Jeszcze co chcę z tobą zrobić. Aqua. Podrabiana. Robimy coś? Czemu nie? Wcześniej namierzało automatycznie na przeciwnika. Okej. Mamy kontry bardzo ładne. Nie zaczynasz od razu atakując mnie. Twoja strata. Robi ci to cokolwiek, czy nie? Bardzo źle, ja wiem. Ale też... zadziałało. Więc nie mam dużo do narzekania. Gdzie jesteś? Spróbujmy. Serio? Ja... Nie wiem, czy wygrałem, czy przegrałem. Aqua przegrała! Ale, no... To dużo nie mówi. Ten krzyk na koniec. Ale udało się. Już miałem się poddać, ale myślę, co jeśli nie było zapisu wcześniej, to nie będę się poddawał. Jak się okazało, nie było to nic trudnego. Wróćmy po żyćko. Nie chcę zapisywać, ale już niech wam będzie, że tylko dwa, może? 3, 6, 12, wszystkie znaczki. No, przynajmniej te godzinne ekrany ładowania pozwalają mi się... A, tym razem nie było. Zacznijmy od standardki. A, nie mam man... Czemu nie mam manki? Co zrobiłem, że nie mam manki? A w której części był taki system manki, że jak się za dużo używam manki, to się traci całe manki? Właściwie to nie wiem już teraz.
co dokładnie się dzieje. W każdym razie Spellweaver zaraz tutaj dla nas wskoczy i za niego się weźmiemy. Liczę na to, że uda mi się kilka Thunderów użyć na grupę Heartlessów, potem zakończyć to wszystko ładną Blizzagą, bo koleś jest podatny na to. To serio w 2017 roku wyszło? Nie wygląda. Blizzaga albo Finisher? Blizzaga i Fini. Tak śmiesznie, że dwie rzeczy naraz mi się wyświetliły. Nie byłem pewny, co mam z taką wiedzą zrobić. Czy ten pasek wyglądał tak na tak wielki od samego początku, czy nie? Udało się. Trochę ledwo. Dobra, dają mi ekscelenty. No tu bez takiego, ale wciąż całkiem dobrze. Wow, to kosztowało bardzo mało. A w której części? W dwójce nie można było przesadzać z używaniem magii, bo potem jakby dostawaliśmy bana na jakiś czas, na coś takiego. 19, ale na takich ogników jak najbardziej wystarczy. Jak oni mocno potrafią przywalić nam. Dawaj go. Tyle? Nie wiem, te pojedyncze areny walki są takie sobie. Okej. Kolejny pokój. Ostatni? Już w sumie nie wiem. Może teraz jeszcze dwa. I tam nie zauważyłem dokładnie. Bo trochę to wszystko wygląda bardzo podobnie do siebie, więc tak ciężko dokładnie tak się połapać w tym. I nie rzucało mi się w oczy mocno to światełko zapisowe. Jest to. I nie ma nic. Znaczy tam coś jest. I tam coś jest. Ale w sumie to ja po prostu pójdę przed siebie. O. Okej. Brakuje mi czegoś w tym systemie poruszania. Może mogę spróbować tam doskoczyć. Na przykład tutaj sobie stanąć. Zrobić skok, zrobić dash, zrobić atak. I zrobiłem to. Czy tak jak trzeba było? Nie mam pojęcia, jak było trzeba. Ale mam pojęcie, że się udało. No raczej o to chodzi. To mogłoby działać na czas. Ale chyba nic takiego się tutaj nie dzieje. Nie mogę kilku daszy robić. Nie mogę niestety. I jak już wiemy, musimy się wszystkimi zająć. Na razie będę spamił tym prądem sobie. Niestety nie mogę sfiniszować prądem. Teraz mogę. Tylko nie z menu shortcutowym. To wszystko wyjaśnia. Przez to, że trzymałem skróty, to nie mogłem zrobić tego, co wtedy sobie chciałem. Bardzo szybko ta mana się chyba regeneruje, prawda? Czy nie? Tak, niesamowicie szybko. Nie mogę w kółko machać sobie coś takiego. A przy tym też obrażenia zadaje to nie największe. Dobra, może jednak zadaje obrażenia największe po prostu. Aha, tak u dołu było, więc nie widziałem, że coś tu było, ale no cały czas w górę mniej więcej się udawaliśmy w tej lokacji, a tu nagle tak trochę odwrotnie. Dostanę coś tu? Halo? Tam coś jest. Okej. W porządku. Mają te lustra więcej niż dwie wersje siebie. A tak naprawdę jak na razie po prostu idę przed siebie i tyle, więc tak nie wiem o co ho. Jeśli się postaram. To pozwolą mi tutaj się udać. Cały czas nie wiem, czy robię to tak, jak gra zaplanowała, czy coś psuje. Zbite lustereczko, powiedz, przecie będzie. Po tym, jak 30 minut ładowania przejdzie. I za każdym razem silniejsza wersja Aqua, która dostaje coraz to nowe ataki. Bardzo podoba mi się taki pomysł. I za każdym razem ma więcej zdrowia. Nie za każdym razem ja mogę ją odbić sobie.
Nie, to chyba nie ma sensu. Walczyć z tobą? Dobra, znalazłem prawdziwą. Więc mogę. No teraz nie powinienem. Zapraszam. Zapraszam. Nie chcecie? Dobra, złapała się za tą, którą trzeba. Nie wiem, mogę tak na bezpiecznie po prostu grać. I jak na razie wydaje mi się to naprawdę najlepszym pomysłem, żeby po prostu czekać, aż ona zaatakuje. Czyli ja. Mogę? Nawet nie boję się po prostu próbować ją atakować, bo ciężko mi tutaj o dobry moment na to, żeby ją w ogóle jakkolwiek w tej chwili atakować w momentach takich innych niż to, co na przykład teraz się dzieje, tak? Teraz ja blokuję. I tak naprawdę przez dużo czasu. A niech będzie ci, że się wyleczę. Jak jest was dużo, jakbym miał manę, to bym mógł coś sobie wykombinować w taki sposób, tak użyć standardy na całą grupę mnie, klonów. Dobra, tutaj po prostu czekam sobie godzinę. Się nie doczekałem. Jesteś? Mogę spróbować coś takiego, bo mam pod ręką cały czas leczenie możliwe. Jest to bardzo nieresponsywne przez ten framerate, więc jak tak nie mam jak komfortowo tutaj w ogóle walczyć, bo czasem nacisnę przyciski, to nie zadziała, czasem nacisnę przycisk, a gra zareaguje po pół sekundy, co w przypadku takiej szybkiej gry, no wiecie, tak nie za fajnie jest. That's all of them. Tara and Ben didn't have anything to say. But my shadow, she wanted to destroy me. Szybkie leczonko i zostało nam tylko i wyłącznie jedno lustereczko tutaj, w którym jeszcze nie byliśmy. Czasami nie trwa to godzinę, czasami bezpośrednio przechodzimy, a czasami trwa to godzinę. O, więc to jest znowu jakaś sekretna akcja, w której chcecie coś ode mnie ciekawego. Mogę pogasić to sobie. Tak trochę wygląda, jakby mogło o to chodzić. I właśnie tak było. Moje ulubione i najbardziej zarazem znienawidzone wersje Heartlessów są przerażające całkiem. No bo może już nie są takie przerażające w sumie, gdy tak się ich tutaj potraktuję. Mogę jakąś manę sobie zyskać, czy nie? No, o, dziękuję za to. Nie jest ten system tak bardzo czytelny jak w Bear by Sleep, ale to cały czas ten system, stary dobry, który w tamtej grze spisywał się rewelacyjnie. Więc mówicie, że będzie ich dużo. No dobra. To ja będę robił dużo czegoś takiego. I co teraz, jak te wszystkie lustereczka zniszczyłem? Kolejna walka ze sobą zapewne. Będzie za godzinę, ktoś to się... O, wow! Pojedyncze pokoje na szczęście nie muszą się wieki ładować. Więc wszystkie lusterka rozbite, chyba że oczywiście coś brzydko pominąłem. Więc tak jeszcze raz przejrzę. Aha! Nie, rozbite jest. Też rozbite jest. Tamto... Tamtym przyszliśmy. Więc ono... Nie wiem, czy się mocno liczy. A poza tym... Mamy jak najbardziej wszystko. Nie ma ich 12. A trochę mniej. Nie wiem, czy 6, czy ile dokładnie. Jesteś w okolicach 6. Więc jeśli coś się teraz stanie, to właśnie tutaj. Never would have thought I'd become my own worst enemy. I've talked to myself a lot since falling into these shadows. Nie dziwię się, szczególnie gdy wieki tu spędziłaś. It's as though all my doubts have gained a voice of their own. Ja wiem. Nie fajnie.
She is the weakness in my heart. I know I'm alone here. Have the uncountable hours in the shadows whittled away the courage I never really had. I'm losing this fight. The darkness has found the cracks in my heart. Is this the last apparition before it takes me over? Myślę, że fakt, jak wiele tutaj... Mam tutaj iść w końcu, czy nie? Nie wiem, co w końcu mam robić. Ale fakt, jak wiele tutaj przetrwałaś lat w ciemności, cały czas trzymając się całkiem stabilnie, mentalnie, więc wydaje mi się, że jeśli ktoś jest w stanie to przetrwać, to jesteś jedną z niewielu osób, która jest i ma naprawdę wystarczająco siły w sobie na to. Tara! Ven! Are they phantoms? I don't care if they are. Or if I fall into the darkness. I miss them. Wow, po prostu będę to mówił za każdym razem, w każdej części, ale te loga w tych grach, przed każdym światem, to coś naprawdę niesamowitego i całe szczęście, że w tej odsłonie też to się nie zmienia. To też coś, te mapy, nie było ich w 3D i teraz nagle wracają? Chwaliłem 3D za to, że je wykasowali, chwaliłem 3D za to, że... pozwolili skipować scenki, powtarzając, replayując bossów, a tu nagle... A w sumie to jednak, nie, te poprawki to nie jesteście godni tych poprawek, które w tych grach wrzuciliśmy. Mam iść gdzie? Mam iść tam, czy mam iść gdzie? Bo nie powiecie mi, że tutaj na górę przyszedłem, tylko i wyłącznie po skrzynkę jedną. Nie mogę cały czas mapy otworzyć w walce, chyba że mapy w tej grze nawet nie ma. Bo ja trochę nie wiem, co mam robić. Mogę się ślizgać potem. Ale wysyłacie mnie... Nie, tu jest niewidzialna ściana. Z której strony... Czy po prostu nic tu nie ma? Może tak być, że po prostu nic tu nie ma. Nie wiem, z której strony... Z tej strony zacząłem. Ale właśnie tak... No, całkiem... Wygląda podobnie jedna droga i druga. Wysłana cierniami. Ten delay, opóźnienie między dashami, tak? Między jednym a drugim w locie jest taki kompletnie źle dobrany. To jest spoko. Mogę teraz... Nie mogę. No, jasne, że nie mogę w nieskończoność tego. Ale między jednym dashem a drugim trzeba dużo czekać i tak... Nie wiem, ten timing mi nie pasuje tego. Znowu ty? You really think you can keep me away from my friends? Stary dobry przeciwnik, Darkseid powraca i w tej części, tym razem w całych 15 klatkach na sekundę. Tego jeszcze nie było. Po raz pierwszy, ekskluzywnie, na Kingdom Hearts 0.2 Fragmentary Passage. Tylko na PlayStation 4. Mogę? Mogę. Strasznie dużo życia ma koleś. A co się mogę tu robić poza maszowaniem tego przycisku? Finisher pewnie nie zadziała. Akurat przez to, jak koleś był ustawiony. Ale przynajmniej sobie oczyściliśmy ziemię. Dobra, teraz robię ci coś takiego. Z X-em na koniec, żeby się wyleczyć. Atakuj po prostu, skoro daje ci taką okazję. Pozwolicie mi Spellweavera czy Tandage teraz zrobić? Tak, jestem ciekaw trochę. O, mogę w łapę? Czy tylko w głowę teraz mogę? Wygląda jakby... No, zresetowało się.
bardzo niemiło. No będę w głowę ci bił w takim razie, póki taką opcję mi dajecie. Pozwolicie mi podlecieć do niego? Pozwolicie. Nie wiem, czy kiedykolwiek mogliśmy, walcząc z Darkseidem, tak po prostu wskakiwać mu do głowy i nie robić sobie problemu z tym, jak jest wielki. Poczekam z finisherem chwilę. Poczekam z finisherem jak najdłużej. Mogłem jeszcze nawet trochę, ale właśnie, no, co ja teraz zrobię? Trochę nic. Nawet skoczyć nie mogę. Brzydko. Nie przesadź? Dobra, świetnie. Oj, wyleczyłbym się teraz na tym spowolnieniu, ale gra blokuje moją kontrolę teraz. Więc wyleczę się tutaj. Nawet zaczyna to trochę klimatycznie wyglądać i trochę płynnie niektóre te rzeczy. Bardziej to kwestia tego, że się zaczynam przyzwyczajać do tego poziomu. Co może być dobrym przygotowaniem na Kingdom Hearts 3? Taki prolog, żeby wyrobić sobie dobre oczekiwania. Aha. Mam skakać po prostu nad tym, czy co? To jest niezłe. I nie pierwszy raz w tej grze, kiedy coś takiego niezłego dostajemy. Wcześniej to przeskakiwanie między cierniami było strasznie fajne. To jeżdżenie teraz też jest strasznie fajne. I to właśnie coś, czego mi w Drop Distance brakowało, tak? Że mieliśmy te wszystkie systemy, flow motion, ale przez całą grę nigdy nic interesującego z nimi nie było. Tak, gra nie wymagała użycia ich w ciekawy sposób, gdzie tutaj dopiero to się zaczęło. Znaczy, mieliśmy chwilę, tak? Mamy tą dziwaczną jakby grę. A faktycznie ciekawie to wygląda dosyć. Nacisnąłem X-a, ale nie za bardzo to pozwoliło mi się wyleczyć, tak jak chciałem. A już jesteś sam. Raczej gdy ja ciebie ciągle atakuję, to nie daję ci po prostu szansy na kontratak. Ale że co? Czemu tak mi pokazali to? Sugerujecie mi, ej, zapisz, bo teraz ci się ten zapis bardzo Czemu zmieniacie z części na część to, którym przyciskiem to się robi? Po co mi teleporty? Szybka podróż, spoko w sumie. No bo poprzednie części też często miały szybką podróż, ale maksymalnie niewygodną szybką podróż. Więc jeśli już ją mają, no to niech mają ją porządną. Więc to nawet do poszanowania. Muszę z tobą walczyć, czy nie? Uznajmy, że nie ma potrzeby. To są dobre rzeczy, bo dynamicznie się otoczenie zmienia. My musimy skakać, omijać, sami kombinować, jak chcemy sobie z tym poradzić. Fajna sprawa dosyć. Ale co? Teraz czekamy na to, aż przyjdzie Mickey i nas uratuje. Pytanie, czy uratuje nas na scence finałowej? Czy może będziemy mieli okazję wspólnie się pobawić? Bo tego oczywiście najbardziej bym tutaj chciał. Jednak jak na razie na ten temat cisza. Dwie drogi mamy do wyboru. Okej. Aż jestem teraz ciekaw, co z drugiej strony byśmy dostali, ale wydaje mi się, że dokładnie to samo byśmy dostali. Więc tak po prostu dali alternatywne przejście. Czemu nie? Tutaj znowu. Ale tym razem w 100% jest to alternatywna droga, tylko i wyłącznie po znajdźkę jakąś. Autozapis. Dive into the heart, się ten kawałek nazywa bodajże. Thank you.
Serio? No niech wam będzie. What? Serio? Koleś ma tak niesamowicie dużo zdrowia? Nie wiem, czy to mi się podoba. Ale niech wam będzie. Bo to ta sama walka, co przed chwilą. Powinienem na głowie to mu robić, chyba. O Jezu. Tylko dwa razy coś zepsułem, czy co? Ale spróbujmy. Czemu nie mogę? Czemu nie mogę? A to mu... tego w ogóle rani? To go w ogóle... rani? Mam nadzieję, że to rani, bo skoro taka obszarowa umiejętność, to chyba powinna. Niech będzie, że się wyleczy za każdym razem, gdy resztka many mi zostaje. Wydaje się to dosyć... sensowne jej wykorzystanie. Takie sobie. Ale czemu nie mógłbym w głowę tego robić, skoro głowa jest jego najbardziej czułym punktem? To nie wiem. Chyba dobry moment na to. O właśnie, zaznacz ją sobie i nigdy nie puszczaj. Chociaż nie mam teraz wrażenia, żeby faktycznie jakoś dużo więcej mu to robiło. O, i tak sobie stanąć na nim, to odpalić, jeszcze stibagować go po drodze. Maksymalne poniżenie. Ale niestety, a Spellweavera, takiego finishera, ja tutaj nie wykombinuję mu, stojąc na nim. A, tak. Po prostu stój daleko od niego. No niech ci będzie. Teraz już muszę to sobie zrobić. Bardzo mało obrażeń, ale zadziałało mniej więcej jak miało. Bez fokusu, bez niczego. Nie wiem, czy jakieś przedmioty fokus regenerujący dostawaliśmy kiedykolwiek w tej grze, ale teraz gościa sobie pięknie rozwalimy. Nie jakoś fajnie, stylowo, ale skutecznie. Dobra, uznajmy, że to tyle. To mogło nie być tyle. To może jakoś go dobije, bo to zawsze ma atak na koniec, bardzo ładny. Dokładnie. Wszystko wyliczone. Może być koniec. To na pewno nie jest koniec. Tak myślę, kogo mogą dać nam na finałowego bossa trochę. Słabo, że powtórzyli tego gościa dwa razy. Wydaje mi się, że byłoby idealne, gdybyśmy widzieli go jakby po drodze jako normalnego przeciwnika i potem musieli raz z nim zawalczyć jako z bossem. Bo jak rozumiem, musieliśmy dwa razy zawalczyć z nim jako format bossa i wielokrotnie spotkać jako normalnego przeciwnika. Tara, Ven. Aqua. You're... Tara, you spoke? Can you see me? Of course. I see Ven too. Ven? He's here? Tara, what's wrong? Don't you see him? Where are we? A world the darkness has consumed. Its enchanted dominion. Consumed? The worlds fell? What's gotten into you? How do I know that you're Tara? And not the weakness that's in my heart, playing more tricks. Then, please say something. Aqua, listen. I promise this is me, but I'm not myself. What do you mean? You're using the name Tara. That means you're seeing me the way that you remember me. But your heart is just painting the picture that it so wants to see. The real me is lost in shadow. Then you're here, trapped in the realm of darkness. No. My heart has ties to the dark. That must be why we can talk.
But I can't see anything, Aqua. If you say Ven is there, then he's like me. An illusion created by your heart. I understand. Then you and Ven are safe in the outside world? I think. That's good. But how did you find me? I looked here and heard you in the darkness. Right, but why does your heart have ties to the darkness now? What did you mean, lost in shadow? Forget about me. Aqua, Xehanort is trying to locate Ven. He'll never find him. I hid Ven well. I think the reason he's not talking to me here is because he's still there sleeping. No, I can't control. This place, is it the Chamber of Waking? Yes. Who are you, really? You don't know? My name. Aqua, get back! Terra! I messed up. Xehanort is part of me. Now he's using me. So you'll tell him where you hid Ven. Silence! I won't give in. Aqua, you have to... Still you struggle. Terra! Aqua! Now you can be one with the darkness! Ven! That is enough! Terra. Now I can be one with darkness. Miku na ratunę. Aqua, are you okay? Był pierwszy raz w całej grze, kiedy coś działało płynnie. Ten krótki lot. Czemu? Terra! Ven! No time to talk! Okej. Kolejny z moich ulubionych utworów z całej serii. I cieszę się, że mam okazję go po raz kolejny usłyszeć. Uwielbiam tą muzykę. No, nie uwielbiam tego, że musimy walczyć znowu z tym samym bossem, który nie wydało się do tego wszystkiego jakiś super ciekawy, ale faktycznie Miki robi tutaj za naszego towarzysza. Mogę jeszcze raz, ale nie przesadźmy, bo chcemy mieć jedno na leczenie. Tandaja teraz. Many na tym nie tracimy. Teraz manę sobie bierzemy na leczenie. Mogę spróbować go zafokusować na tyle, na ile mi pozwolą. Znowu źle. Już tak maszowałem ten przycisk niepotrzebnie i no, nie za bardzo to wyszło przez to. Mana się ładuje, zaraz kolejną serię Tandaji mu trzasnę. No, jakoś na tego bossa nie wydaje mi się, żebym chciał dużo korzystać z gardowania, tak? Z blokowania parowania. Wayfinder, za kilka sekund wytrzaśniemy mu. Przechodzimy w kolejną wersję, tak? Dodatkową, współpracując sobie z Mikim. Jaki finisher to dostanie? 5, 4, 3. Mogę? Dobra. Miki mnie wyleczy? Nie, trudno. Już na tyle mało zdrowia miałem, że trzeba było zrobić to w taki sposób. Nie mamy chyba wspólnych ataków. Co za to mamy? To zaraz kolejnego Spellweavera, którym powinniśmy sobie wszystko dokończyć. A jednego zabrakło. Ładnie. Okej, rozumiem. Miki, serio, w takim momencie najgorzej. Bo i mam zero zdrowia, i wykorzystałem miksturkę, i mnie Miki wyleczył. Czy mogło być gorzej? Nie jestem pewny, ale fajne.
Teraz musimy sobie atakować, agresywnie grać i przejdziemy w kolejną formę dzięki temu. Bardzo dobry system. A znowu kolesia chce dobić, tak jak wcześniej, myślę. Chociaż zobaczymy. Na razie to jest czas na ładne finiszerowanie, to już go dobije. Niech tak będzie. Nie pasuje mi ta muzyka do tej konkretnej walki. Better not push our luck. Gosh. Ale... I never thought I'd find you in the realm of darkness, that's for sure. So, what happened? Have you seen Terra or Ven? No, just you. I'm sorry. The darkness in this place, it's getting to me. Oh. But you'll be okay. Right. Say, we've been looking for you a long time. How come you're in this place? First tell me, how long's it been in the Realm of Light? About 10 years. Interesting. After we last spoke, I took Ven somewhere safe, and then I went after Terra. But Terra was about to fall to darkness, so I had one choice. I stayed here in hopes of giving him a chance. I didn't know. How about you? What could have brought you here? Has something happened in the Realm of Light? It's the Heartless. They've been attacking worlds and taking their hearts. And worlds with no hearts vanish into darkness. But if we can lock the door between the two realms, light and dark, from both sides, we can protect the other worlds. So you see, I came here to find the key on this side. Turns out, it's not so easy getting into the realm of darkness. The points you can cross have become unstable. It's only when a world gets consumed that an entrance appears in the realm between. So I waited for my chance to sneak in. But hey, when I got here, I felt a warm, familiar light. I followed it to find my way to you. The charm. So they were helping. Terra and Ven brought you and I back together again. Yeah. But the worlds are still in danger. Terra, did he make it back to the Realm of Light? We still haven't found him. I see. Well, wherever he is, he's fighting. He'll beat his darkness. And I know he wants me to fight too. I think you're right. He'll be just fine. Yes. But what about Ven? He won't wake up unless I'm there with him. I have to go. I have to find a way back to the Realm of Light. Good. Then let's locate that key and go home together. Does that mean you know an exit? Well, I was so busy finding a way in that I didn't give a lot of thought to where there'd be a way out. But together, we're sure to find one. You haven't changed at all. May our hearts be our guiding key. There's a phrase no one's used in ages. Keyblade wielders used to say those words to each other. And now, it's something I like to try and remember. So, ready? Ready. You okay? A dzięki. Piękne logo oczywiście. Mickey z dwoma poziomami więcej niż my. Czyli powiedzmy, że to jest taki poziom sugerowany na tą lokację. A,
No już poczekam, niech będzie, bo ten fokus wydaje mi się bardzo powoli się ładuje. Chociaż może ładuje się za... śmieszne heartlessy. Może ładuje się nam... mapka? Za zabijanie przeciwników i z przeciwników punkciki wylatują, albo po prostu za atakowanie przeciwników ciągle nam fokus się zabiera. No tyle, że zauważyłem, że zbiera się dosyć powoli i nie jestem pewny dokładnie, jakie są, no tutaj zależności, że czy atakowanie, czy zbieranie jakichś kulek skupienia, czy czego w tym wypadku. Znowu typowy świat ciemności, który mieliśmy okazję zwiedzać w epilogu Birth by Sleep. Mamy jakieś jeszcze itemki. Mega Potion, Mega Eater. Dobra, więc bardzo mało. Co tu może być? Ciekawe. O, Mega Eater. Nie spodziewałem się, przyznam. Byłem przekonany, że trafimy zwyczajnie na zwyczajną miksturkę, bo większość tych skrzynek w każdej części po prostu proste miksturki posiadała. Okej. Wiem, co nas tutaj czeka. Prawie na pewno. Brzmi to bardzo znajomo przynajmniej. O Jezu. Jak czasami się spojrzy na to, to po prostu... Ale. Czy dobrze myślę, czy źle myślę? Źle myślę. This is where I met those children. Dobra, tego się nie spodziewałem. So many worlds have been lost. And now they're trapped here in the dark. Myślałem, że trafimy na inną plażę. Wait. You know this place, Aqua? Yes. I visited once. And I met two boys I considered passing the Keyblade on to. But because Terra had already given one of them the power, I didn't. Aqua. What were the boys' names? They were... Sora and Riku. I see. We're getting warm. Huh? Well, it's Sora and Riku who've been helping me. We're trying to get that door shut for good. The same boys? Aqua, if this is where my friends first got the Keyblade, it also must be where we'll find its counterpart. The Keyblade of Darkness has got to be here on the dark side of their world. We'll have to hurry. Mi tylko, że kolejny dark side przed nami. Pasowałby tu perfekcyjnie, ale nie wiem, czy mam ochotę z nim po raz trzeci walczyć. To miejsce wygląda nieźle. Nawet bym powiedział, że całkiem ładnie. Nawet bardzo ładnie. Do takiego stopnia bym to nawet wziął. Ile ty masz pasków zdrowia, koleś? Spellweaver może działać nieźle na ciebie, w sensie jego finisher, ale z tym może być, mogę jeździć na tobie w ogóle? Powinienem trochę, jakby. Ale w sumie to nie wiem. Trafia to w ogóle cokolwiek czasami? Ciężko mi tu jakąś kontrolę znaleźć nad tym wszystkim, co się dzieje. Miku mnie na szczęście ciągle leczy, więc jakoś sobie radzimy. I jak tylko gościa jeszcze trochę trafimy, finisher, no nie o to mi chodziło. Liczyłem na to, że znajdziemy sobie przejście w kolejną formę. Nie jestem pewny, od czego zależy, kiedy nam pozwolą w to wejść, a kiedy nie. Masz po prostu bardzo dużo zdrowia, ale coś poza tym? Znowu, niesamowicie szybko udało się to naładować. A spróbujmy jakoś coś takiego. Robi to bardzo, bardzo mało. Ale okej. Myślałem, że Miku mnie wyleczył. Jakieś takie wrażenie trochę miałem. Tak, żeby się wyleczyć, żeby zobaczyć, jak to zadziała. Za wcześnie. I miałem jeszcze 20 sekund na to. Dobra. Dajcie mi tylko atakować go.
sposób zostali uwięzieni. Nie robi to dużej różnicy, bo w sumie ja ciągle klikam tego X-a i wydaje się to ciągle całkiem fantastycznie działać. Czy w końcu ten ruch coś robi? Na to wychodzi, chociaż ciężko ocenić po tym pasku zdrowia. Jeśli nie śledzi się go bardzo dobrze, ile tak naprawdę obrażeń to zadało. Więc co, na razie w kółko to samo. I działa w porządku. Raczej nie ma... Mogę coś, cokolwiek? Wylecz się najzwyczajniej. Co robimy? Kolejna faza, kolejna forma. Raczej teraz do Wayfindera nie przejdziemy formy. Takiego Devil Triggera sobie nie odpalimy. O. Nie wiem, czy to był dobry moment na to. Mógł być tragiczny moment na to, ale ostatnie trafienie wskoczyło. Wyleczeni. To jest niezły efekt, jak to spowalnia, daje nam okazję się przyjrzeć temu wszystkiemu. Jest. Chociaż tylko good. A to było za wolne. Dobra. Za pierwszymi razami wychodziło mi to tak idealnie. A teraz jak już mam trochę wprawy w tym, mogłoby się wydawać, to kompletnie nie mogę trafić tak jak powinienem. Co robimy? Co robimy? Co robimy? Dziękuję, Miku, za twoją piękną pomoc. Kilka takich kulek? O, moment, kiedy ja po prostu unikam ciebie. Mogę tak unikać ciebie? Mogę. Dobra. Nie wiem, czy mogę jakoś teraz walczyć w ogóle. Jest to tornado. Ale cały czas nie widzę nigdzie jakiegoś... No, hitboxa przeciwnika, który miałbym atakować. A... Możemy... Miki mnie wyleczył, czy ja... Aha, chyba ja i Miki się by wyleczyliśmy. Czy mnie wyleczyliśmy. Jest? Leć szybko na dół. Jeśli dobrze pójdzie, to już powinno być to. A jeśli nie, no to kolejny fokus tu zrobi. Który powoli się ładuje. Może już jest jego połowa. Znaczy musi być chyba trochę ponad połowę, żeby było wystarczająco. A więc mogę i finishera, i Wayfindera zrobić? Nie wiem. To było takie sobie. Ale cały czas mogę kolejną formę przejść. Więc to jest bardzo miłe. I na koniec Tandara. Tandara. I Tandara! Jakoś tak fajnie mi się tym kończy. Te walki. Tandaju by było najfajniej, ale to chyba trochę za dużo by sobie życzyć. Let's keep going. I bet it's in here. To takie proste, że też nikt nigdy wcześniej tego nie spróbował. There. Is that what you're after? Yep, it's just the key I was looking for. A keyblade from the Dark Realm. A keyblade of darkness. The Door of Darkness, tied by two keys. The Door of Darkness, to seal the light. Well, we've got the keys. Now, we find the ones to close the door. Sorry? The door between the two realms, it won't let a heart with light pass through. So, only darkness keeps spilling out. We can lock the door by using the two keyblades. But we need help on both sides to get the door shut. Well then, since you'll be doing the locking, let me be the one to close the door. Sorry, but the job's taken by somebody else. Huh? Ugh!
po co ta scenka była? No wiemy, że Ori... Is that the one? Yep, the door to Kingdom Hearts. Well, it's not the Kingdom Hearts you know. Not exactly. But even though it's smaller, it's still the heart of many worlds. And even if it's not a complete Kingdom Hearts, we definitely can't leave it open like this. Or darkness will escape and destroy the remaining worlds. It's time. With this key, and Sora's in the Realm of Light, we're gonna close this door. Now, all we need is Riku. Sora. Riku. There! That's everybody! Come on, Aqua! The battle for the Realm of Light is not won. Thanks to Terra and Mickey, I know what's at stake. I'm not afraid. I will face the long darkness. The next time someone wanders into the Realm of Darkness, I'll be here. A light to cut through all the shadows. I will be their wayfinder. And one day, I'll return to Terra and Ven. I am Master Aqua, and that's a promise. Koniec? Chyba koniec. Aqua! Chociaż też wydawałoby się, że wcale nie. Now, Sora, let's close this door for good. Jednak koniec? Jednak nie. It's beautiful. The stars are out. Terra. Then. Just me again. They did it. The world's being restored. May our hearts be our guiding key. You'll know where I am. When you walk away, you don't hear-
kurde, nie. Już za dużo tego. I też jestem ciekaw tego. Tyle razy te same napisy z tą samą muzyką, to nie wystarczy. I thought. I heard her voice in the distance. She sacrificed herself to save me? Why did you keep it from me for so long? I had to respect her choice. What about us? You could have given us a choice. We could have gone and helped her. I know. Do not be rash, Riku. As Mickey told you clearly in his story, reaching the realm of darkness the first time was not a simple task. And even if we had found a way back in, regrettably, none of us possess the necessary means to get Aqua back out safely. So I forbade Mickey from telling you, let alone going after her. Why keep it secret? That much is obvious. If not you, then certainly Sora would have staged a reckless attempt at rescue. But now we can help Aqua. You and I, we're gonna go find her. Yeah, count me in. Yep. Who's this new Riku and where's the old one? New me? Yeah. You're more like Sora. Should I be flattered? I try too hard to be the role model. It's more fun to just listen to my heart. Which is Sora-esque. Well, we still like you. Ja ciebie, Kairi, nie lubię. Master, I came here because I wanted to help somehow. What can I do? Hey. I have entrusted the wizard Merlin to oversee the training for our new Keyblade wielders, yourself Cek, co, ale voice actorka Kairi była spoko. He means a to nie Axel. Jest ona, co, what? Nie? He's a regular person now. He even saved Sora for us. You can trust him. Come on, Riku. It's time for us to go. First, we gotta find an entrance to the realm of darkness. Mickey, take these along with you. The three good fairies ask that you be presented with them. They are new vestments which will shield the both of you from the darkness. Thank you, Master. Okay, let's go. Tyle czy nie? Już jesteśmy po napisach. Dostaniemy jakiekolwiek znaczy outro, ale CGI-owe. You were gone a long time. What were you doing? Secret. I'm back. Oh, yeah. Huh? What? Just us? The others all had important work to do, so I sent them on their way. That's great. They could have said goodbye. It's not that we missed them. It is not. I just like to say goodbye to all my friends. Then do it faster. I'm here now, right? We have matters to discuss. What? In order to defeat Xehanort, there are allies we must gather. Acting now to rouse them from their slumber. We have discussed this before, Sora. Your Mark of Mastery exam was conducted in the hopes you would acquire the power to wake them. However, the darkness nearly took control of you, and your grasp of your new abilities leaves much to be desired. Furthermore, Xehanort nearly made you his vessel, and in the process stripped you of most of the power you had gained by then. I suspect you have already noticed this, correct? Sora! Whatever. Happens all the time. Yes.
Chip and Dale are currently analyzing data that Ansem the Wise provided to Riku, and which could offer us a clue to retrieving our friend's lost hearts. I have very high hopes for this data. However, our greatest chance of stopping Xehanort's plan still lies with you, Sora. If you trust the guidance your heart gives, I know we will find all of the Guardians of Light. But first, you must regain all the strength you have lost. Perhaps it is foolish to expect a complete recovery, but it is absolutely vital you perfect one power. The power of waking, which you failed to master during your exam. There's someone who lost his strength and found it again. A true hero to whom you ought to pay a visit. Perhaps he can point you in the right direction. Got it. Master Luxina! You can count on us to take care of Sora. I would have it no other way. I put Sora in your hands. Donald! Goofy! You can't become a master without us. Huh? I never would have thought you'd fail that exam, Sora. Hey! Face it, you're just a half pint. But the three of us together make a whole pint. Pint and a half. And don't forget, we'll keep an eye on you. Oh, this is gonna be lots of fun. It's not a vacation. Let's go! Count on us! I to będzie tyle. Okienko ze statystykami, tabelka. Nie, jeszcze coś, jeszcze więcej. No dobra. How are we supposed to get there now? What? I thought you knew. Looks like all the old highways are closed. Didn't Master Yen Sid say that Sora should trust the guidance his heart gives? Come on, Sora! Which way? Hey, would you get serious? Give me a break. I'm trying. These things take time. Well, since we've already been before, why don't you try picturing our friends like we're there? Well? Sorry, I got nothing. What did you expect? May your heart be your guiding key. Huh? What's that? Master Yen Sid always said that, right before we went off on any of our real important adventures. Really? Ring a bell? Maybe I just imagined it. May my heart be my guiding key. I've got it! All right! Olympus Coliseum, here we come! Nie wiem czemu, ale jakoś tak mi się ta rozmowa z Jan Sidem kojarzyło z Olympus Coliseum i tutaj lecą, no spoko. Za zachowanie Sory było jak zachowanie Sory, jak zwiece Coliseum. Nie rozumiem świata za bardzo, trochę co... Koniec tylko bez statystyk ładnych? Czy... O, mruga. Ładny, ładnie mruga. Znaczy nie ładnie mruga, bo ta gra wygląda obrzydliwie. Tandaga, fajna, fajna tandaga taka. Nie ma tu raczej sekretnych zakończeń. Zapisz sobie, niech ci będzie. Critical... Czemu criticale się odblokowuje dopiero później? Co za głupotę. I tyle. O Jezu, co to było?
Ja nie wiem, co to było. Bo z jednej strony to było perfekcyjne i to jest to, za co uwielbiam, wszystko to, za co uwielbiam Kingdom Heartsy. Z drugiej strony to było niedopracowane demo Early Access EA. W ogóle jakby na jakimś Source Filmmakerze było robione jakaś fanowska cutscenka do Kingdom Heartsów. Od strony technicznej, graficznej, dopracowania to było okropne. Od strony gameplayu i fabuły to było cudowne. Kairi głos jest okropny też. I tak nie wiem. Mi nie trzeba dużo do szczęścia fabularnie w Kingdom Heartsach niż jedna postać, która gada ze sobą. I jeśli jest to zrobione dobrze, jest to postać, którą lubię, hej, jestem zadowolony. To było fajne, fabularnie. Lubię Aquę. Lubię ją tak samo mocno, jak lubiłem wcześniej. Potrzebne nam było widzieć, jak walczy jakby ze sobą? Nie wiem, ale było to zrobione nieźle. Było to w porządku. Jej podróż przez ciemność kolejna, spotkania z Terą, Terra Nortem, i Ventusem też. Nawet fajnie przebiegła tamta rozmowa, w której Zemnas, Terra Nort, chciał wyciągnąć miejsce, gdzie jest Ventus od Aquę. Fajne to było, zakończenie też było fajne, klimat to miało fajny i ogólnie, tak, fabularnie mi się to bardzo, bardzo podobało. Mimo, że opowiada nam to wszystko o rzeczach, które wiemy, to spoko, dobrze to opowiada i o to chodzi, tak? Nic nowego nam nie powiedziało, ale powiedziało to fajnie, tak? Przyjemne to było bardzo, Aqua jest fajną postacią, te wszystkie dialogi były fajnie, myślę, napisane, wszystkie sytuacje, które tutaj miały miejsce, tak? Powtórka zakończenia Kingdom Hearts 1. Dowiadujemy się tego, że Aqua w tym wszystkim pomogła, więc hej, myślę, ma sens i pasuje i fajnie to wychodzi. Po raz kolejny zakończenie dokładnie takie samo, co w poprzednich dwóch częściach. Tak samo się Recoded kończyło, tak samo się DDD kończyło, tak samo się kończy ta gra. Ej, będzie trójka, będzie fajnie. Nie wiem, czy to potrzebowaliśmy, jednak gdzie te poprzednie dwie części wydawały się mieć tylko i wyłącznie to zakończenie, tak tutaj całokształt mi się bardzo podobał, tak? Ta podróż Aqua przez ciemność, wersja druga, ale fabularnie naprawdę mi się to podobało milion razy bardziej niż Recoded i DDD. Bo dla mnie magia Kingdom Heartsów tkwi w 100% w postaciach, tak? A Aqua jest jedną z moich ulubionych postaci i ta gra tego na pewno nie zniszczyła. I ten przekomplikowany lore, przekombinowane te wszystkie podróże w czasie, nie powiem, że mi się nie podobają, nie powiem, że mi się podobają, jeśli prowadzą do tego, że mamy super momenty z tymi postaciami, super. Jeśli jest to przekomplikowane, żeby być przekomplikowane, nie wiem, czy tak super. Dla mnie nie jest to złe, nie jest to dobre, tak, to wszystko, co było w DDD. I jednak gdy DDD miało tylko tą przekombinowaną, nadrzędną historię z podróżami w czasie Xehanorta, a u postaci, tak, jeśli chodzi o postacie, zbyt wiele ciekawych rzeczy się nie działo, to nie za bardzo do mnie ta gra trafiła. Tutaj się, jeśli chodzi o nadrzędną historię, nic nie działo, ale i tak mi się to bardzo podobało. Destiny Island wyglądało znośnie. Końcówka podróży przez ciemność z tym milionem Darksidów było nieco mniej spoko. Cała reszta była jeszcze mniej spoko. Ogólnie ta gra wyglądała obrzydliwie, aż się ciężko na to patrzyło. I nie dość, że wyglądało to obrzydliwie, dodatkowo było w 15 klatkach na sekundę. Dodatkowo było tak nieresponsywne, nieprzyjemne w kontrolowaniu. Głównie ze sprawą tego właśnie framerate'u. Było ciężko. Mimo wszystko, mieliśmy fajnych bossów. Stosunkowo, te kilka walk ze fantomową Aquą było jako tako dobre. Cała reszta, nie wiem czy była dobra, ale była przyjemna, tak? Te Darksidy, te mini Darksidy i na koniec te Tornado. System walki też był w porządku, łącząc walkę ze Kingdom Hearts 1 i walkę ze Birth by Sleep, czyli moje dwa ulubione systemy, łączył w jedno, myślę. Fajnie, bardzo fajnie, jeśli coś takiego zostanie też w części trzeciej. Od strony samego gameplayu mogła to być pod pewnymi względami najlepsza część serii, w sensie eksploracji. Światy wizualnie były obrzydliwe, jednak cały czas robiliśmy ciekawe rzeczy. Nie perfekcyjne rzeczy, za sprawą tego dopracowania, ale mieliśmy ten zniszczone miasteczko z tymi zabawami z czasem, potem mieliśmy te lusterka. Dziwne to było i niekoniecznie dobre, ale interesujące i fajne. No i potem przeszliśmy do tej podróży przez ciemność, gdy już naprawdę fajne rzeczy się zaczynały dziać. To jeżdżenie na korzeniach, czy po czym tam gałęziach, czy cokolwiek tam robiliśmy, prowadziło do fajnych sytuacji, tak? Nawigowanie między tymi cierniami, korzeniami kolczastymi,
rozwalanie korzeni, żeby drogę sobie otworzyć, jeżdżenie i przeskakiwanie cały czas nad tą ciemnością. Było to fajne i to są rzeczy, których w Kingdom Heartsach do tej pory prawie nigdy nie było, a powinno być. Takie lekko, powiedzmy, platformówkowe rzeczy, bo właśnie poprzednie części... Znaczy, Birth by Sleep miało takie pojedyncze, fajne momenty, tak? Ale to było naprawdę dobre, ten jako taki eksploracyjny gameplay. I to jest największy mój ból z DDD, znaczy największy, DDD było kiepskie pod każdym względem. I okej, pod każdym względem, ale mieliśmy te flow motion, które nigdy nie było wykorzystane ciekawie. I czy to, że czasem trzeba przeskoczyć nad ciemnością Darkseida jest ciekawe? Nie wiem, czy to, że mamy ścianę macek kolczastych, czy korzeni, czy cierni z tych cokolwiek to jest. I musimy wybrać sobie... mamy jakby 9,5 i jedno jest wolne i musimy w ten jedną wolną przestrzeń tak wskoczyć, przedaszować się przez to. Jest nadzwyczajnego, ale fajne. Czy w tych kopalniach, gdzie tam były ruchome platformy i tak dalej, to zawsze coś. I takiego czegoś praktycznie nigdy nie było w DDD, mimo tych wszystkich systemów, gdy w kółko robimy to samo. Nawet jeśli jest to, wiadomo, fajnie wygląda i w ogóle szybujemy po powietrzu, możemy skakać, latamy, całkowita wolność, ale co z tego, gdy tworzy to kompletnie nieangażujący gameplay i robi się w kółko to samo i jest to po prostu nudne, a przez to, jak te poziomy były tam puste i tragiczne. Tutaj nie mieliśmy pełnego flow motion, mieliśmy jeżdżenie na tych rzeczach, mieliśmy podwójne skoki, mieliśmy dasze, ale było trzeba ich używać, tak? Po prostu, najprostsza rzecz na świecie, która uczyniła to, że grało się w to naprawdę spoko. Tak naprawdę fajnie się w to grało, wbrew temu wszystkiemu. I ten system walki tak samo, no... nie pokazał wiele i też było to bardzo krótkie, a mimo wszystko było angażujące całkiem. Tylko właśnie, ta gra wygląda obrzydliwie i działa obrzydliwie. Tak rażąco, tak odpychająco. No to jest 15 klatek bardzo niepłynne, skaczące, to są długie ekrany ładowania, to jest obrzydliwa grafika. To jest obrzydliwa grafika, to jest obrzydliwa grafika, to jest obrzydliwa grafika. Ale grafika jest czymś, co jest na pierwszym planie zawsze w grze, tak? Co się widzi, na co się patrzy cały czas. I gdy wygląda to tak źle, trochę tego odbiera, dużo tego odbiera. Byłbym teraz pełny obaw co do trójki, jednak jak wszystkie trailery, gameplaye i wszystko pokazywało, trójka to pełnoprawne Kingdom Hearts z tym dopracowaniem, do którego ta seria nas przyzwyczaiła, tak? Jest to poziom dużo wyższy niż cokolwiek do tej pory widzieliśmy od strony technicznej, graficznej, tak? Jest to przepiękna gra, świetnie działająca gra. No, tylko te 30 FPS-ów będzie ciężko przemęczyć się przez to. Jak już nie macie ekskluzywa na jedną konsolę, to chociaż dajcie tu też na PC. Jak coś wydajecie tylko na Play'a, tylko na X'a, tylko na Switch'a, spoko. A jak dajecie coś i na Play'a, i na X'a, to moglibyście już to wrzucić na PC-ty. Szczególnie, gdy zrobiłoby to tak kosmiczną różnicę. Ale to było dziwne. Bo z jednej strony było fantastyczne, z wyjątkiem tego, jak wyglądało obrzydliwie. Po raz pierwszy w całej serii dostajemy Kingdom Heartsy, które działają źle i wyglądają źle, ale wszystkie pozostałe rzeczy są tutaj cały czas na swoim miejscu. Dostajemy mega niedopracowaną, brzydką wersję Kingdom Heartsów. Ale Kingdom Heartsów bardzo dobrych przy tym. Też pudełko z grą wydaje mi się... hej... An Evolution in Kingdom Hearts Graphics. Devolution chyba bardziej, nie? To była najbrzydsza odsłona serii, nie licząc może Recoded. Bo Recoded było brzydkie, ale to była gra na DS-a. 358 było ładne mimo bycia grą na DS-a, ale nie rozumiem za bardzo tej gry po prostu. Mamy tutaj świetną grę, która jest niewyobrażalnie tragiczna pod względem tego, jak wygląda i pod względem tego, jak jest niedopracowane i pod względem tego, jak słabo działa. Rzadko kiedy się coś takiego spotyka, bo jeśli jakaś gra nie działa, to zwykle nie jest super. Szczególnie gra od kurczę Square Enix. Ale to w takim razie nie to za bardzo w ogóle miała być gra, ale nie wiem, co to miało być. Nie wiem, nie za bardzo miałem wrażenie, że jest to jakieś demo technologiczne, szczególnie gdy fabularnie są to ważne rzeczy, tak? Fabularnie jest to ważna część dla serii, ale sprawia wrażenie takiego demka, żeby tak sobie wrzucić i w sumie... No właśnie, nie wiem. No właśnie, nie mam pojęcia, co to miało być. Cały czas podobało mi się 100 razy bardziej niż DDD i... właśnie... Recoded. Mimo, że i DDD i Recoded to bardzo dopracowane gry. To niesamowicie dopracowane gry, których gameplay i fabuła mi się nie podobała. A tutaj dostajemy okropnie niedopracowaną grę, których gameplay i fabuła mi się podobała. No, zjem coś i wracam do was.
A zobaczmy. Jeśli już przy tym jesteśmy. Pierwszy jest obrzydliwy z DDD. Kilka dostajemy, to jest spoko. Znaczy wydaje mi się, że kilka. Nie wiem, jak mam to rozumieć, że tu są dwa obrazki, tu są dwa obrazki. Ten jest fajny. To jest naprawdę ładne. To jest beznadziejne. Nie podoba mi się ten art z Aquo, szczególnie gdy widzieliśmy już go wcześniej. To faktycznie jest na Unreal Engine 4. To wiele wyjaśnia, dlaczego dawało takie ciągłe skojarzenia. Bo wygląda ta gra identycznie co wiele tanich, indie, bardzo early accessowych gierek, których jest mnóstwo. Jest to Unreal Engine 4, ale taki wiecie, podstawowe, domyślne efekty, które po prostu nie działają. Oświetlenie tu było kiepskie, nie jestem pewny, ale to wyglądało tak bardzo brzydko, tak bardzo tanio, że ja nie wiem. A to nie jest tak, że wszystkie gierki na Unrealu są oczywiście brzydkie, tak? Czy po Rime, Abzu, Ashen, nawet Dragon Quest 11, ciężko jakieś ślady tego na jakim silniku są zobaczyć. We wielu grach da się odczuć, jaki to silnik, ale mimo wszystko wyglądają ładnie. To wyglądało po prostu obrzydliwie. I to tak bardzo, 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 bardzo mocno. Jakby to po prostu było... Nie wiem, nie działało, tak? Oświetlenie, cienie, wszystko. Wszystkie te efekty wyglądały źle. I okropnie brzydkie to było. Na szczęście trójka jest prześliczna, więc tyle cieszy. Ale cały czas nie rozumiem, dlaczego coś takiego w ogóle wypuścili w takim stanie. No cóż. Przed nami Kingdom Hearts X, czyli kompletnie przeciwna sytuacja niż przy tym 02. Gdzie, jasne, wymagało to trochę pracy zrobienie takiego 02, ale ta gra daje wrażenie takiej taniości i w ogóle zrobionego czegoś na kolanie bez starań. Mimo, że fabularnie i gameplayowo jest to bardzo wysoki poziom, to cała reszta jest tragiczna. Tak. To ładne. Tak Kingdom Hearts X Back Cover, czy Cheek, a nie X, czy Cheeksi, czy coś, to przeciwna sytuacja, bo stworzyli godzinny film tak naprawdę z niczego, tak naprawdę w bonusie, nikt ich im nie kazał, nikt ich o to nie prosił, a postarali się z tym niesamowicie, bo opowiadają sporą część tej Kingdom Heartsowej historii, chociaż to akurat nie wygląda jakoś pięknie, zakładam, że reszta tego będzie naprawdę ładna. Bo tak, taką pay-to-winową gierkę kiedyś stworzyli. Nie. Po co mi to w ogóle pokazujecie? Dlaczego? Też już nie ma czasu, żeby to wszystko przeczytać. Więc po co? Może chodzi im o to, żeby po kawałku wszystko czytać i mniej więcej wyłapać klimat tego. Szóstka i piątka, światło i ciemność. Bardzo fajna muzyka. Co się nigdy nie zmienia. Trochę postaci, które... w sumie... Musicie mi to pokazywać? Ja tu przyszedłem po główną część tego. A nie... cokolwiek to jest teraz. To jest reklama mobilnej gry? Nie chcę. Nie wiem, no mi ta stylistyka kompletnie się nie podoba. A... pay-to-winowy gameplay to od zawsze coś, czego nienawidzę najmocniej na świecie. Więc nie. Po prostu nie. Ale fajnie, że postanowili zrobić godzinny film, który opowiada połowę historii tej pay-to-winowej gry. Co też wydaje mi się trochę dziwne, że już coś takiego zrobili, ale żeby opowiedzieć tylko połowę tego?
włożyli takie starania, ale... Może tą ważniejszą połowę to nam opowie. Tą połowę, która ma znaczenie w kontekście Kingdom Heartsów. Gdzie... ta druga połowa tyczy się tylko tej konkretnej jednej odsłony. I przejdziemy do czegoś ładnego, a nie do czegoś, co będzie tak wyglądało. No właśnie. Nie wiem, po co to zrobili, szczególnie, że tak to znikało szybko, że ciężko było nadążyć za tym. So that makes you the indisposable number 7. Huh. Come on, it's simple. You 6 plus me is 7. Wait. Don't tell me I don't count. No. Oba głosy znam. A jeszcze nie jestem pewny, kto to jest. Here, take it. In the master's playful and mischievous way, he gave his apprentice Lu Xu a very important role. What seemed like a simple task was the element that would connect all of the events to come. Czemu taki głosik robimy? Long, long ago, all the worlds were still one. One day, this would be called the Age of Fairy Tales. It all began here in Daybreak Town. The Master of Masters had an eye that gazes into the future. He bestowed upon 5 of his 6 apprentices a copy of the Book of Prophecies. In which was written the events to come. Ta książka przepowiedni to brzmiało tak idiotycznie, gdy o tym mówili w Recoded. A to wygląda prześlicznie. So, did you look through the book? Yes. But I'm still analyzing it. Wow, no quick skim for you, huh? I just prefer to be thorough. Master, is what it says in the last passage true? Oh yeah, that. Bummer, huh? Yes. Dobra, wiem, by the jesteś. Way, if one day I suddenly disappear, I'm counting on you to keep the others calm, okay? Huh? Disappear? Robi bardziej. Dim. Interesujące. I don't know how to explain it. It's just hypothetical talk. Co poprzednie trzy części zrobiły razem. This world is full of light. It's a world comprised of many smaller worlds, all connected, stretching as far as the eye can see. One great light protects us all throughout this vast land. All worlds share one light, one fate. I take it you're talking about Kingdom Hearts. Yep, you're right on the money. People believe that the light that is Kingdom Hearts will be here forever. But if it were to disappear, the world would be enveloped in darkness. I understand. And that is why you granted us these Keyblades. With these, we can spread the teachings of light. And we can protect Kingdom Hearts from darkness. No, they're not for protecting Kingdom Hearts. Huh? The final passage reads, "On that fated land, a great war shall transpire. Darkness will prevail, and the light expire." Isn't it our duty as Keyblade wielders to prevent this war from taking place? Not possible. What? You really think you can change the future? Then, what do you want us to do? We have to focus on what comes after. There's no use thinking of ways to change events that we know are gonna happen. But what about all of those who are here now? And the ones who will be here when the darkness finally comes? Are we to abandon all of them? Come on! Are you telling me that you think the world can be saved by just 7 people?
We have to at least try. With enough Keyblade wielders, we could... Well, if you want to give it a shot. Yes. Alrighty. Good luck. XVII V1. Koleś brzmiał mi niesamowicie. And so the reliable Ira, who wore the mask of the unicorn, was given his role to take over for the master and to lead the others. Brzmi mi koleś bardzo zigbarowo. Similarly, the virtuous Indy, who wore the mask of the snake, was given her role to watch over the others with a fair eye. The fearless Ased, who wore the mask of the bear, was given his role to support their brand new leader, Ira. The prudent Ava, who wore the mask of the fox, was given her role to prepare exceptional Keyblade wielders for the world after. The cool-headed Gula, who wore the mask of the leopard, was given his role to uncover the mystery of the Book of Prophecies. Nie zrobiliby czegoś takiego, gdyby nie miało to znaczenia dla nas, myślę. Lushu, the first of the apprentices to be given their role, watched his companions from afar as they learned what it was that they were meant to do. Then he disappeared. Not long after that, the master vanished, dimmed, and faded without a trace. Jestem prawie przekonany, że ten mistrz to ktoś, kogo bardzo dobrze znamy. I dwa głosy, które tutaj słyszeliśmy, też mi się wydaje, że już wcześniej słyszeliśmy, a przynajmniej przypominały je. This is where your story began. The story of your very own adventure. Five of the master's apprentices armed themselves with the Book of Prophecies. They each created a union. This would fulfill his wishes. Then, they set out to rally Keyblade wielders just like you. By defeating Heartless, the monsters of darkness, they would gather light. Wydaje mi się mocno, że ten mistrz to ktoś, kogo bardzo dobrze znamy. X, czyli Chi, czyli Kai, czyli Ki. There's a traitor among us. Are you certain? What proof do you have? I found this sniffing around. Is that a dark Cherithy? Is that a nightmare? Serio? Tak nienawidzę tych stworków i tej muzyki. Master, did you make this? It's so cute. Well, things are gonna get pretty hectic around here soon. But this spirit Cherithy is gonna make your lives much easier. Hopefully. Spirit? You could say they're like cats or dogs. And they'll be your loyal pets. Every wielder will have one of these adorable little guys at their side. They're here to help, so play nice. Okay. Oh, right. Before I forget... If a wielder is overcome by malice, or rather, if their heart is tainted by darkness, their adorable little spirit will turn dark and become a nightmare. So you're telling us that if we see a nightmare... Someone has fallen into darkness. Exactly. And if you don't stop this renegade spirit, it'll plant darkness in the hearts of others, and you'll have an army of nightmares on your hands. Beware. So, if we see one of these nightmares anywhere, we have to get rid of it on the spot. No! I won't let you do that! No wonder you ended up as the bear. You're scary. Your point? Maybe you can growl at them. Don't insult me!
Come on, I said. You won't know if it works unless you try. Please tell me you're joking. It's not me. There's an easy way to solve this. If we all summon our spirits, then we'll know. Unfortunately, there are countless wielders in our unions. It would be easy for any of us to summon a Chirithi that isn't a nightmare. I'm afraid that your suggestion wouldn't help us get to the bottom of this. Who's to say that the nightmare you saw belongs to one of us? Dokładnie. It could belong to anyone in our unions. That's highly unlikely. Do you recall the tool the wielders were given in order to make them stronger? We generally don't concern ourselves with what they have at their disposal. However, I believe those tools were the nightmare's doing. The bangles? I know when they're equipped, they have the power to collect dark energy. But I thought we all agreed that was okay. Collecting is fine. But using that power is the equivalent of using the power of darkness. It's a brilliant plan. Everyone knows that all spirits look the same, and wielders exist in spades. There's no way to tell. Oh no. Everyone's already equipped their bangles. So what now? How do we find out who's behind this? Seeing as those bangles couldn't have been acquired by just anyone, I believe it's one of us here in this room. No, Ira. I respectfully disagree. What proof do we have that the bangles are tied to the power of darkness, or if a nightmare is to blame? We shouldn't simply jump to conclusions. Ira, some leader you are. You've managed to plant seeds of doubt in all of us with that speech. What? Did you expect the traitor to give themselves up with that accusation of yours? That was foolish. Ased, that's quite enough. It looks to me like the Master made the wrong choice. Wait, where do you think you're going? I think we're done here. I trust you'll keep us all updated. Spodziewam się teraz, że z jakiegoś powodu... I hope we can all resolve this soon. Tymi maskami są osoby, które znamy. We wielu wypadkach, we więcej niż jednym. That didn't go as expected. What's wrong, Ira? This isn't like you. A lost page. Something's missing from our book of prophecies. Each of our copies were said to contain the events of the future. But this incident, well, it's nowhere to be found. And how does this whole thing with the traitor tie together? Like I said, it's nowhere to be found. In my book. Ira, are you implying that someone is in possession of the missing page? And the person with the complete book is the traitor? There is something going on, and a page is suspiciously missing from the book. It's not so far-fetched to assume that the one who has the lost page has been turned, that they have fallen into the hands of darkness. Trust me. There seems to be no record of it in my book either. You may be onto something. I wonder, could this have been the Master's plan all along? To grant the lost page to only one of us? We have no way of knowing. The Master is gone. I understand what you are saying. I promise to keep a close eye on the others. I will keep you informed, as always. Thanks. Of course. After all, that is what the Master asked of me. And Ira, may your heart be your guiding key. Jeśli ktoś byłby po złej stronie, to ona, ale myślę, że o mistrza chodzi tylko. So, to sum it up,
I'll need you to observe the others. Easy breezy. All right. Like I said, Ira may have to take over for me. Maksymalnie zignorował. But don't be shy. Just be fair. Then do not be afraid to speak up. Even though I say observe, you'll need to be the mediator. Make sure people get along. Sposób, w jaki się porusza, w sposób, w jaki mówi. I understand, but without you or Lushu, to form and maintain our own unions is... It's a little unnerving, to be honest. Oh, come on! Lighten up a little. Maybe I'll never disappear. Wait, do you want me to go? What? No, of course not. 700%. I was just kidding. W milionie procent. I see. Look, I get that change can be hard for everyone, but things need to keep moving forward. Nie, już teraz dochodzę do takiego. Keep up. Otherwise, you'll just get obserwacji, że kurczę, pod koniec trójki dowiemy się. Now that you know what the future holds. Nie, Zem nas za wszystkim stoi. Isaiah Nord. May your heart be your guiding key. Wielkim plot twistem będzie, że to jednak Zigbar jest. Ultimately need to do. Wielkim your heart feels is right. Co byłoby fajne. Right. I liczyłbym na coś takiego, bo wydaje mi się, miałoby to trochę sensu. I was wrong about Ira. I thought he would make a great leader, but he let me down. Ciebie też znam. Well, what do you two think? You don't believe what Ira said, do you? Of course not. His argument was unconvincing. Ty wiem, kogo mi przypominasz. He's just making baseless assumptions given the situation. There's no evidence to tie his accusations to anyone, let alone one of us. Maybe there's something he hasn't told us. And he needs to tell us! How dare he look at us with suspicion! We're his comrades! I wouldn't call us comrades. Anyway, could you get to the point? I know you didn't call us here just to complain. I want the three of us to form an alliance. But alliances are forbidden, Ased. I knew it. I had a feeling it would come to this. So, we join forces, then confront Ira? Confronting him is pointless. Ira won't change his mind. I know there's darkness at work. There's no question. But I don't believe for a second there's a traitor among us. Unfortunately, Ira doesn't share the same belief. He's just wasting time trying to figure out who the traitor is. But darkness won't wait, and neither should we. We need to band together now and find a way to fight it. Guess it makes sense. I agree that we need to do something to fight the darkness. But combining our unions? That was strictly forbidden by the Master. He's no longer here. I'm in. But let's be clear. The alliance is just between the two of us right now. I don't want my union members involved. Gula! I want to follow the Master's teachings. Understood. That's your choice to make. You should do whatever you feel is right. Yeah. By the way, Ased, do Ira and Envy know? I haven't talked to Ira about it for obvious reasons, but I did ask Envy to join us. You wanted to see me? Gula, Ava, what are you doing here? What's the meaning of this? Hear me out, Envy. I want an alliance among our unions. Gula here has already agreed. Will you join us? And together we can- And disobey the Master's teachings? We don't have a choice! Darkness is approaching and we need to combine our strength to stand against it. The Master bestowed each of us with a different role and he specifically told us to keep our union separate, to maintain the balance of power. He told us that any imbalance would lead to a desire for more power, which leads to darkness. I know you haven't forgotten. Perhaps it's you who has been tainted by darkness. I'm tainted by darkness?
znajome. Then what about you, Envy? On w sumie też. You spy on us and report everything you see back to Ira. You really think you have no darkness in your heart after what you did? Because that is my role. To observe us, yes. But not to disclose everything we say and do to Ira. That's... For all we know, you and Ira could be allies, scheming behind our backs. That's enough. When will it stop? I don't want us to turn against each other. Master Ava. Oh, hello. Your name is Ephemer, right? Uh-huh. Hey, can I join you? Uh-huh. Why the long face? Did something happen? Long day. Ona tak bardzo mi kogoś przypomina. Do you remember what you asked me before? About why the unions compete against each other instead of working together. Actually, I always wondered the same thing. Huh? Isn't it just because the Master said so? Yes. And as such, we must obey. The Master said so. So it is. But lately, I've really started to wonder. You once told me that you were looking for answers. That you wanted to solve the mysteries of this world. Well, I think that's how things should be. We need to question things and think for ourselves. Whoa! You are really not yourself today. I guess even foretellers have their off days. Hey, maybe talking about the book will cheer you up. Not a chance. Aww. You were trying to pull a fast one on me, weren't you? Oh, no, no, I was joking. If you say so. But, to be honest, I think it would be great if all the unions could work together and be friends. You know, I made a friend from another union today. Wasn't much of a talker, maybe just shy. We're meeting again tomorrow. That sounds like so much fun. Then you'd better go home and get some sleep. Okay. Well, it was nice talking to you. I don't know what's got you down, but please cheer up. Thank you. If the worst happens, I'll be glad to leave the future to the kids who see the world in the way that you do. Let the wind carry you far, far away. My dandelions. Envy, have you learned something? It seems Ased and Gula's unions are now allied. So Ased is the traitor after all. No. I don't believe he is. Why is that? To Ased, unification is a means of gathering strength to oppose the darkness. So I believe his heart still belongs to the light. Even so, forming alliances was strictly forbidden by the Master. Yes, and his teachings are absolute. That's why I will try and persuade Gula to dissolve their alliance. Then I'll do it. No. Please, let me do the talking. Your intervention will do nothing more than spur Ased's anger. All right. I'll leave it to you. And one more thing. Ased has begun to question the two of us. As a precaution, my reports will be less frequent. I don't want him to get the wrong idea. Please understand. Yes, I do. Jest Keyblade Sory, jest
Dark Side, no co? Pewno sobie są. Znaczy ten Keyblade Story ma jakby dwie wersje. Ma wersję światła i ciemności chyba, tak? Done with what? The Alliance. I think it's time to call it quits. For what reason? To put it simply, I entered this alliance thinking we were preparing to fight some impending darkness, but it hasn't come. In fact, there haven't been any suspicious incidents recently, and you haven't rallied anyone else to your cause. Yeah, but... This alliance is meaningless. Even Envy agrees. Oh! Envy? Uh-oh. You weren't supposed to find out. Is Envy the one who told you to break our alliance? Maybe. But I'm the one who decided to do it. And I've already told you why. But we don't even know who the traitor is yet! And that's exactly why. I just can't trust anyone but myself. Don't you realize you won't stand a chance against the darkness on your own? Sorry, my mind's made up. Envy, you will regret this. Nie, teraz tak to odczuwam, że starają się tak to jest dokładnie z domyślenia, że ej, pan niedźwiedź to pan zły, ale w sumie to tak naprawdę nie. You been here long? My bad. No. I na pewno te maski są po to, aby potem było zaskoczenie, kto jest pod maską, zawsze we wszystkich filmach so, i grach. So, what tak did jest. You want? You didn't forget, did you? You're the one who called me here. Lighten up! I was just kidding! I didn't forget. Give me a little credit here. I was just testing you. Right. Now then, allow me to tell you about your role. You're going to be Ira's right-hand man. What? Ira's right-hand man? What do you mean? Well, Ira's gonna be the new leader after I'm gone, you see. So, just stand by. Don't disappoint. Explain to me, Master! What do you mean, Ira's going to be leader? What? Is that disappointment I hear? Did you want to be leader? No! I mean, if you had asked me to be the leader, that's a different story, but I wasn't trying... You really want to be leader, huh? Well... I know you want it, but that just isn't enough. Any chump can say, you, here's a huge promotion, good job, and make your head honcho. But enthusiasm alone doesn't make a great leader. Ira needs someone like you to give him a push in the right direction. I agree. Ira is definitely the most worthy among us. I'm sure he'll make a fine leader. Then it's settled. Wait, I agreed that he is worthy. But why do we need a new leader, Master? Does that mean you will no longer be teaching us? Well, I might disappear one day. Well, I might disappear. Disappear? Why? Where? Speak up sooner if you're listening. It was embarrassing for me. Anyway, I don't know if I'm gonna disappear or not. It's anyone's guess right now. But... In any case, you need to support Ira. We both know he's quite serious. He's always just thinking and thinking and thinking behind that unicorn mask of his. So everyone will be counting on you to spur him into action. Right. You might not be entirely happy with your role. But just know that it's the most important one. Capiche? Hmm? Shall I elaborate? Making Ira the leader is all good in theory, but sometime later you might think, he
He's terrible at this. In which case, it'll be your job to step up. Who knows? Your leadership might be just what everyone needs. And that is your true role. Misiu to dobry ziomek. May your heart be your guiding key. Best of luck, I said. Mistrzu to straszny manipulant oczywiście i jest pewne, że jest... It's been over a year since the master left. Zły. It's time for me to fulfill my true role. So conceited. I'm protecting the balance, just like the master told us to. You need to come to your senses. If we don't do something, light will expire. Then we won't be able to avoid the grim future that awaits. We need to defy the master's teachings. To protect the world! You're saying he was wrong? He's not here anymore. I won't let his prophecy come true. I won't let the world fall into darkness! You fool! To ciekawy atak masz. Troszkę. Ciemne rzeczy. Ava, over here. Envy, Ased, what's going on? I found out who the traitor is. Regrettably. No, that's not true. Ava, there's no time to lose. May my heart be my guiding key. O, wygląda świetnie. Już nieco mniej tak z bliska. No to już z powrotem świetnie. Czy tu się tekstury doładowywały w tym filmie? Master. Master? Oh, I see. If you're busy, I can always come back later. Sure. Oh, no, 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 stay. Now, where? Here it is. What's this? Go on, read it. This is from the Book of Prophecies. But... Yep. It's a page that's not in any of your books. And what's written here is... Your role. You must find the traitor hidden among you, and stop them before it's too late. And in order to help you find the traitor... I get it. That's why you gave us all different roles, isn't it?
If anyone deviates from the job they were given, we can easily conclude that they are the traitor. It's brilliant. Way to steal my thunder, show off. Huh? It's not fair. My plan was supposed to blow your mind with its grandeur. Your jaw should have hit the floor at my sheer genius. I'm sorry? But was my logic flawed? Oh, you were right. So, I guess now you've earned your time in the limelight. Even though there is a traitor, act normal and keep focused. Trust no one but yourself. Damn. Jesteś okropny, koleś. Nie ty, ty jesteś spoko. Trust no one but myself. Cały czas się trzymam tego, że żaden tu zdrajcą nie jest. Gula. Poza mistrzem, ale to raczej bardzo oczywiste. Chyba, że się mylę. No. Do you want to know what my role is? Huh? The books we were given are incomplete. There's a lost page. Lost page? On that page, it is written that there is a traitor. The master told me to find and stop that person. I called you my comrade, but never again, Gula. It doesn't matter to me if you think I am the traitor and you want to strike me down. You knew there was a traitor and you just watched silently as we fought each other. I won't forgive you for that. You can barely stay on your feet. Just give up already. Don't you underestimate me! Nie zabiłeś go, prawda? Why did it have to come to this? Finish me off and make it quick. That's not what brought me here today. I wish to fulfill the role bestowed upon me. That's all. It isn't our place to try to change the events of the future. That is not our mission. We're here to make sure that light lives on. With only 5 lights, we can't afford to lose any. You still count me as one of the 5 lights? Of course.
Only you could be such a good guy after everything we've been through. But hey, I guess that's one of the reasons I respect you so much. However, we still might only be four. I'm talking about Gula. He's using the knowledge of something called the Lost Page. He said that it contains events that are missing from all of our books. He's using it to discover and apprehend whoever is the traitor. Claims that's his role. But who knows what his real intentions are? What I do know is that I'll never forgive him for hiding the fact that he knew someone would betray us. That's the biggest betrayal of all. I'd like to believe that Gula was simply carrying out his role. Aset, I'll deal with this matter. Please keep it to yourself for now. Understood. I need to see that lost page. Why did you tell Ira? It had to be you, because you were the only one who knew where we were hiding. Didn't you think for a second that your actions could be making things worse than they already are? And why should that even bother you? Not only do you have your union, but you've also gathered the finest Keyblade wielders from other unions, and you're training them in a secret location, aren't you? Yes, because that is my role! I had no idea. I apologize. I overstepped. No. I shouldn't have snapped at you either. What did Ira want? I don't know exactly. He just asked me to give up Gula. His eyes, they were scary. I was worried he'd do something awful. I knew I couldn't tell him where Gula was. Then he turned around and walked away. I see. And Gula? How is he doing? I don't know. He's gone. Przynajmniej tutaj faktycznie są urocze te stworki. Someone's coming. They're headed straight this way. Zmieniłem zdanie. Take care of him. Ira? Is something wrong? I know Gula's here. What? Tell me where he is. But why? What are you going to do? None of your concern. Don't. What? I won't let you near him. So that's it. All right. I'll go. Pójdzie za nią, czy nie? Gula, what are you doing? Something happened? Ira was here. He wanted me to give you up. I knew it. It's finally come to this. Come to what? Everyone wants to know about the lost page. The lost page? Yeah. It's a page the Master gave me. It doesn't exist in any of our books.
It contains a passage about an inevitable betrayal. It talks about the one who bears the sigil. That's it. So, I don't know what to make of it, to be honest. My role is to find out who it is. I suspected Ased and went to confront him. And look what happened. Why are you telling me this, Gula? I have enough to think about, keeping with the Master's teachings and my role. Always walking the straight and narrow. I'm a fool for basing my actions on what is written on that lost page. Everything in the passage is ambiguous at best. That's why I need to find out. But how? By asking the Master. But he's not here anymore. I'm going to summon Kingdom Hearts. What? Then he'll have no choice but to come back. Summoning Kingdom Hearts is forbidden! That's exactly why! The only way to get him back is to break the rules. If things don't change, the entire world is doomed. But in order to go through with it, I'll need Lux. I don't have nearly enough. You always do the right thing. Help me with this. I'm sorry. I know you want the Master to return. But you don't know how summoning Kingdom Hearts will affect the rest of the world. The Master, he forbid it for a reason. I'm afraid I can't help you. I see. May your heart be your guiding key. Ghoul is on a mission to collect Lux. Ah. That explains why Ased and Ira are as well. They're trying to maintain the balance. But that isn't the balance we were expected to keep. If everyone's collecting light solely for themselves, Keyblade wielders will soon turn against one another, which will lead to the Keyblade War. Then what's written in the book, all of it will happen. Light will expire. Envy, what are you going to do? I'll gather Lux, too. No matter what, the balance must be kept. Ava, you do the same. We must delay the inevitable. Right. What's written in the last page of the book is gonna happen. The entire world will be lost to darkness. But Master, isn't there anything we can do? Well, that's what brings me to your role. You might just be the only hope of keeping light from expiring. Master, what is it that you need me to do? Oh. Don't get involved in any battles. Forget the notion of unions.
Find Keyblade wielders with potential and create an entirely separate organization. Then, like the seeds of a dandelion, let them fly to another world. They will keep the light alive. You really think that I'm the right person for this? Ava, you're the only person for this. I understand. Jesteś okropny, panie master. Today you're here to continue with your training for our mission. This session may seem like it's familiar to you, but in a world that is different, one made of dreams. You are our hope. A war will soon wage. Those who strive to protect the light will turn their weapons on their allies for the sake of loyalty to their own unions. To be honest, I don't know how far I can guide all of you. What you must remember is that anyone can lose themselves to the darkness. However, there will be no winners. Everything will be lost. Except all of you who are the seeds of hope. When the time comes and there is war, you mustn't fight, but instead you must fly away from here to the world outside. This training is to help you fulfill this crucial task. The future is in all your hands, as is the world's light. May your hearts be your guiding key. The gazing eye? It's not what it's called. Oh, what then? Actually, no name. No name. Well, gazing or not, that Keyblade does have an eye in it. My eye, to be exact. Ew! Oh, you think that's gross, do ya? No. Yeah, sure. Anyway, about your role. You need to pass down that Keyblade to your apprentice and then him to his, so that my eye can see the future. So the Book of Prophecies... Bingo! The fact that it exists is proof of your success. That means you've trained a worthy apprentice, passed down that handsome Keyblade, and fulfilled your role! Congratulations! What's the matter? Come on, you did a fantastic job! At least smile a little. But I haven't done anything yet. Good point. Guess you'd better get started then. Unfortunately, you'll have to go alone from here on out. No Book of Prophecies to keep you company either. I can't have you causing any temporal paradoxes. But hey, we both know you'll do just fine without it, right? Do I really have to go alone? What about the others? Minor details, so don't sweat it. For now, you, that Keyblade, and this box need to stay out of sight. Just watch with your own eyes, and my eye, of course, as things unfold between the others. Then, when the time is right, go off and do your thing. What's in it? It's a secret. And, well, you see, the thing is, you can never, ever open it. Great, now I really want to know. All right, I'll indulge you. But this secret stays between the two of us, and you have to promise never to open the box. I promise. Nie szeptajcie tylko. But why? You'll see.
Jak ja uwielbiam takie momenty w grach. May my heart be my guiding key. To było super, to się super oglądało, ale tak kończy się to w momencie, w którym się... Nic. Nie wiem, naprawdę liczyłem, że czegoś się dowiemy tutaj. Ale powiedziane nam chyba nie zostało nic, wydaje mi się, nie? Tak dosłownie. Poza tym, że możemy się domyślać niektórych rzeczy. Ciekawe, czemu główny motyw muzyczny Roxasa tutaj słyszymy. Invi, masz ciekawe imię. I ciekawą rolę. Tak to zostawię w takim momencie, że hej, fajne, coś zaczęliśmy, ale tak zakończyliśmy zanim zaczęło robić się ciekawie. Druga wersja. Nie wiem, kompletnie nie czaję tego klimatu i mi się to nie podoba. Taka stylistyka oczywiście, bo to co dostaliśmy jako film było przepiękne i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mi się fajnie oglądało. A teraz czas poszperać trochę i się dowiedzieć o co dokładnie chodzi. Kilka rzeczy. Więc w Kingdom Hearts X dzieje się ogólnie rzecz biorąc całkiem dużo rzeczy związanych z resztą gry. Tak włączyłem sobie scenki z sequela tego filmu. I co mnie wita? Roxas i Marluxie. No dwie ważne rzeczy to czarne pudełko, ten miecz z okiem, który znam bardzo dobrze i widzieliśmy miliard razy 700. No mistrz, miecz i coś trzecie myślałem. Kim jest mistrz? No mistrz, pudełko i miecz, tak? Pudełko na pewno wróci w trójce i będzie ważnym elementem fabuły, więc dowiemy się za chwilę. A mistrz myślę też wróci, chociaż to pewne nie jest i może wcale nie, ale kto wie. No bez wątpienia, tak? Jego postać nawiązuje do Zigbara i Breaka. Pytanie, czy hehehe będą podobni do siebie i się podobnie zachowywali, czy jest w tym coś więcej? Bo takich podobieństw było dużo, można wyłapać między tym filmem a wszystkim, co wiemy o Kingdom Heartsach, ale czy są to takie podobieństwa, że hej, podobne, czy z jakiegoś faktycznie ważnego powodu podobne? Miecz z okiem jest ciekawy, bo poznajemy mniej więcej jego początki, więc mistrz zostawia miecz ze swoim okiem i przez przyszłość to oko widzi i zbiera informacje, żeby zapisać je w książce przepowiedni, żeby... co? Nie wiem, ale liczę mocno na to, że Kingdom Hearts 3 odpowie na to i 700 innych tajemnic. Hej, cześć, witam. Kingdom Hearts. Tym razem w wirtualnej rzeczywistości. O właśnie. Takie coś? Nawet po angielsku jest. I może po angielsku nawet nie wyszło to coś. Ale znam perfekcyjnie język, jakikolwiek to jest, więc nie ma problemu. Damy sobie radę, gdy tylko coś zacznę widzieć, niż tylko ciemność. Disney, ale ty masz być tam, a nie... Disney, jesteś z boku. Disney. Logo, wszystkie. Ech, możecie wrócić na środek, bo takie dziwnie troszeczkę. Wydaje mi się, gdy wszystko jest z boku. Nie za bardzo mi się to... podoba. Okej. Okay. Mogę dobra, jest po środku wszystko. Kolekcja? Aha. Kolekcja wychodzi na rok po premierze, więc świetnie. A to jest takie, jak rozumiem, intro, prolog, cokolwiek. Znaczy intro. Teledysk muzyczny w świecie Kingdom Heartsów, z muzyką z Kingdom Heartsów i ogólnie z wydarzeniami z Kingdom Heartsów. W przygotowaniu na Kingdom Heartsów trzech. Takich właśnie. I ogólnie... żadnych opcji, więc po prostu zacznijmy. Menu PlayStation wyglądało beznadziejnie w tych okularach. Co tu jest? Co to było? Co tak ma być? Tu.
Ej, ładne to. Piękne to. Takiej jakości oczekuję po trójce, a nie tego syfu z 0.2. Dokładnie. Wszystko rozumiem. Mogłem mikrofon niechcąc zrzucić. To sorry. Nie mam rąk trochę. To wydaje mi się problem. Mogę prosić o ręce jakieś? Jeden move chyba działa. Ej no! Co zalogowano? Odłączono. Ale drugi move nie działa. Drugi move tak śpi trochę. One mają te dziwne kable. No nie. No nie. Po prostu nie. No to w ogóle nie wykrywam. O, takie nogi mam. Okej. Nie wiem, to ja go naprawię. To możemy poczekać? Dziękuję. Czemu tam w niebie? O, to trochę problem. Co się... Podziel się tym, że nie działa mi nic? Nie, dziękuję. A ja nie mam takich kabli, kurczę, no. Mam w to w końcu move'em grać, czy DualShockiem? Powie mi ktoś? Przecież muszę go na ślepo znaleźć, będę trzymał na kolanach. Tak zrobimy w takim razie. Dobra, to działa. To na czym w końcu mam grać? Zdecydujecie się wy? Śliczne to. No chodzić ja tu nie będę, sorry. Znaczy śliczne, no Destiny Island? Jestem... Sora, ja... gdzie indziej? Czemu jestem w twoim brzuchu, Sora? To tak chyba być nie powinno. Nie, mogę się... Ej, Sora, bo to tak nie powinno być. Sora, jestem w twojej głowie już? Nie jestem w twojej głowie, mam się odsunąć? Nie mam gdzie się odsunąć. Czy to tak ma być? Ładne to. Co jeszcze tu? ここにいるのか知りたい。他に世界があるの。私たちがどうして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 
線で動かないと何も変わらない。同じ景色しか見えないんだ。だから jest taka, więc trochę niezwygodnie działa. いろんなこと考えてるんだね。あ、spoko。Czy teraz latam tutaj? Który chyba nie jest taki wysoki. Co tu jest nie tak? A dobra, będę gigantem Zorą. Mi pasuje. Arigato, Kairi. No Destiny Island, no co innego. Nandaka tereru na. Dokładnie, Kairi, dokładnie. Na trzech padach mam grać? Dobra, się zaczyna. Ładne to. Znaczy takie... Nie wiem. Jesteś Zora tu we mnie? Halo? Zora? Ja się boję ruszyć teraz, bo zaraz się zabiję. Cofnę. Łóżko za sobą. Ruszyć tam. Usiądę? Pozwolicie mi? Siedzę. Ale jak siedzę, jestem... To nie działa. Na stojąco jestem gigantem, na siedząco jestem tutaj w brzuchu sobie. No fajny Zora, ale nie chcę tego brzuchu być. Mam dwa wyjścia, spoko. Chciałbym bo gigantem albo brzuchomówcą. Spoko. Niech będzie. Nie, ty, Zora, weź, uważaj na mnie. Teraz rzucisz mnie z tego drzewa. Nie wiem, jak Zora mi przed oczy wchodzi i brzuchem mnie rodzi, to ja nie chcę. Nie. Dobra, będę na stojąco trzymał 5 spadów. Spoko. To się pasuje. A coś tu... Ja zrzucam te pady po prostu. Jak sobie stały patrzył. Nie wystarczył. I obijał rękami w ścianę.
jasne. Jakieś easter eggi może? Mam nadzieję. Podobno są. Czy takie sekretne zakonane? Nie, hej. Co tam? Obsas był? Nie. Jest obsas. Może był. Wszyscy są tutaj. Wszyscy się zbrali. O. Znaczy, widziałem już dokładnie to wszystko. Nie powiem, że teraz widzę to jakoś inaczej. Jednak no... No trochę widzę. Ale to wszystkie scenki, które znamy, więc tak świetno. No tak, to nie wiem, jak to wygląda. Przecież jest zdanie, że te pierwsze Kingdom Hearts były przepiękne. Czyli wszystkie tak naprawdę. To jest PS2, to jest Spity, to jest Teków, to jest 3DS-ów. I te 0-2 to strasznie brzydka rzecz w porównaniu właśnie z tym. Uderzam w ścianę 10 razy na sekundę. Odwrotnie właściwie, teraz na 10 sekund gdzieś. Miki! Miku, Miku! Oglądają ze mną, to jest fajne. Ja to bardziej na easter eggi tam polu, bo to nie wiem trochę. To coś się odbija, ale to nie wiem, czy tak ma być. Może to się wszystko odbija. Ej, pogląda. Ok? No, no spoko. Deszcz żywych ogni. Tyle? Koniec? No bo to było takie sobie. Raczej. Czasami po bokach są jakieś złe rzeczy. No w sumie to... O, no to już mnie bardziej interesuje. A ja w końcu jestem... Gdzie ja jestem? Czuję, że moja wysokość jest bardzo, bardzo błędna. Masz okropny głos. Shion. Czemu tam jesteśmy? Gdzie ja jestem? Co nadchodzi? Będzie to coś ciekawego? Dać mi chociaż muzykę z trójki? Nie powiedz mi, że to tyle chyba. Od pierwszego świata, czy nie wiem. Noc. Zaraz co? Halo. Co to niby miało być? To świetne doświadczenie VR-owe, po prostu. Co? Czemu ja jestem teraz w brzuchu znowu, a stoję? Coś tu jest nie tak. No ładnie, ładnie koleżki. Boję się tu ruszyć głową, bo zaraz ścianę walnę. To nie działa. Spróbuję podnieść te... Pady? Pady z ordy? Trzymam pady. Jeden działa, drugi nie. On działa, nic nie robi. Mogę tak sobie robić i uderzać sobie w ścianę. To nie rozumiem tego. No, tego jeszcze nie było. Ja się biję w ścianę. Ale chyba się... No to się jest podłączony cały czas. Żarty to są? Więc pokazują mi trailer tutaj jeden. Jedną tego scenę. I po co to mi niby? No niesamowite rzeczy. Że mamy kilka trailerów naraz. Bo coś tutaj, i tutaj, i tutaj. Jest jedna gra, druga gra, trzecia gra. Wow. Szaleństwo. Ja, za rok, świetnie. Nie, no, cudowne. Co za zabawa. Mogę trailer sobie obejrzeć, tylko że... No nie, już tak. Co? I wy tą premierę przekładaliście 10 razy tego. To nie.